Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku i dzisiaj naszym gościem, zgodnie z zapowiedzią i zgodnie z tym, że Państwo chcieliście, naszym gościem jest dr Leszek Sykulski. Rozmowa na pewno będzie bardzo interesująca, no i najprawdopodobniej dość kontrowersyjna, ponieważ już widziałam to w komentarzach do zapowiedzi. Chciałam również przypomnieć, że naszym patronem jest Fundacja FAIR, Fundacja na rzecz uczciwej bankowości, i oczywiście dzięki naszym patronom, wszystkim patronom, którzy tutaj jesteście z nami, ten program może istnieć. I za to też z całego serca dziękuję, a wszystkich Państwa zapraszam do obejrzenia, wysłuchania, a potem komentowania. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Chciałbym, żeby zacząć naszą rozmowę tak trochę w sposób taki, która nie powinna budzić emocji, czyli trochę teorii takiej akademickiej. I ja, przygotowując się do naszej rozmowy, znalazłam w PDF-ie, bo jest niedostępna, ale teraz mogę Państwu powiedzieć, że dostałam od Pana doktora w prezencie. Myślę, że to powinno być w każdym domu, gdzie rozmawia się o polityce. Jesteśmy teraz bardzo rozpolitykowani. Wszyscy są znawcami, wszyscy są znawcami również geopolityki. A tutaj są podstawy, jak Pan sam mówi, to jest taki skrypt, nie podręcznik, ale skrypt. Natomiast ja się bardzo wczytałam w to, co mogłam właśnie tam na tym PDF-ie. I chciałabym, żeby właśnie może od tego zacząć. Czym jest geopolityka? W sumie dość nowa nauka, narzędzie patrzenia na świat. Najprościej mówiąc, geopolityka jest dziedziną wiedzy, która bada wpływ, czy zajmuje się wpływem, oceną wpływu przestrzeni na procesy polityczne. I to jest taka najprostsza definicja, jaką mógłbym tutaj zaproponować. Czyli dziedzina wiedzy, która zajmuje się rozpatrywaniem, badaniem wpływu przestrzeni na procesy polityczne. I oczywiście, tak jak każda dziedzina wiedzy, może być uprawiana w sposób naukowy, ale może być uprawiana także jako doktryna polityczna, a nawet jako hochsztaplerstwo. Podobnie jest zresztą z medycyną. Proszę zobaczyć, że medycyna może być uprawiana jako nauki medyczne, jako dziedzina akademicka, no ale także może być uprawiana jako swego rodzaju działalność popularno-naukowa, jako pewien sposób popularyzacji szeroko pojętej wiedzy medycznej, no i może być oczywiście uprawiana jako znachorstwo, właśnie hochsztaplerstwo, czy po prostu oszustwo. Podobnie jest z geopolityką. Geopolityka kiedy się narodziła, a narodziła się wtedy, kiedy rodziły się wszystkie wielkie nauki społeczne, te nowoczesne, czyli w XIX wieku, wyrosła z poszukiwania takich wielkich syntez geograficznych i historycznych. To znaczy, do tej pory tego brakowało, do mniej więcej połowy XIX wieku, takiego szerokiego spojrzenia przez całe stulecia na proces dziejowy, na to, w jaki sposób geografia na pewne procesy polityczne wpływała. I podobnie jak inne dziedziny wiedzy w XIX wieku, geopolityka przeszła takie choroby wieku dziecięcego, można powiedzieć. Jedną z takich chorób wieku dziecięcego, jedną z najpoważniejszych chorób wieku dziecięcego, był determinizm geograficzny. Bo on zresztą ten determinizm dotknął przecież i socjologię, i dotknął i historię, przecież determinizm historyczny. Czyli takie spojrzenie, że geografia, przestrzeń geograficzna determinuje rozwój dziejowy narodów, państw, etnosów itd., itd. To zostało odrzucone. Ostatecznie ta choroba wieku dziecięcego geopolityki została odrzucona na początku XX wieku. Ostatecznie w latach 20. tak naprawdę geopolityka francuska właściwie wyrugowała determinizm geograficzny. I po dziś dzień można powiedzieć, że dominuje w geopolityce coś, co określamy mianem posybilizmu, czyli owszem, patrzymy, rozpatrujemy, analizujemy, badamy, jak przestrzeń, nie tylko geograficzna, ale także na przykład już współcześnie informacyjna, może wpływać na procesy polityczne, jakie stwarza szanse, jakie zagrożenia, jakie stwarza mocne i słabe strony dla rozwoju, czy to państw, czy innych podmiotów, stosunków międzynarodowych, ale
nie patrzymy na to jako naprawdę objawioną, że góry są nie do przebycia, rzeki są nie do przebycia, a zasoby naturalne determinują wszystko. Absolutnie nie. Geografia stwarza szanse i zagrożenia, stwarza możliwości, stwarza, daje słaby bądź, daje, można powiedzieć, no, pewne punkty dodatnie i pewne punkty ujemne do rozwoju danych państw, czy narodów, czy organizacji międzynarodowych, ale absolutnie niczego nie determinuje. No, natomiast oczywiście byłoby absolutnym nieporozumieniem powiedzieć, że dostęp do na przykład oceanów, czy dostęp do konkretnych zasobów naturalnych, do dróg handlowych nie wpływa na możliwość rozwoju gospodarczego, nie wpływa na możliwość prowadzenia takiej czy innej polityki. No oczywiście, że wpływa i to doskonale współcześnie widać. Geopolityka tym się zajmuje. Oczywiście może być uprawiana naukowo i najczęściej geopolityka dzisiaj w czołowych państwach świata jest uprawiana najczęściej jako subdyscyplina, nie jako samodzielna dyscyplina naukowa na równi z naukami politycznymi, czy z socjologią, czy z historią, ale jako najczęściej subdyscyplina, czyli taka autonomiczna gałąź wiedzy w ramach nauk politycznych. To najczęściej, czasami także jako autonomiczna gałąź w ramach tak zwanej geografii humanistycznej, human geography. W Polsce to jest odpowiednik, tym odpowiednikiem jest geografia społeczno-ekonomiczna. I rzeczywiście jako subdyscyplina naukowa, subdyscyplina nauk politycznych, geopolityka jest szeroko rozwijana zarówno w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii, we Francji ma bardzo wysoki status, czy na przykład w Czechach, na Uniwersytecie Karola w Pradze można ukończyć studia magisterskie z geopolityki w języku angielskim. Czołowe wydawnictwa naukowe świata, takie jak Oxford University Press, publikują podręczniki, skrypty z zakresu geopolityki, monografie naukowe temu poświęcone. Z geopolityki można zrobić doktorat na paryskiej Sorbonie, można studiować geopolitykę surowców energetycznych, czy geopolitykę energii, na przykład na Harvardzie. No jest szereg tak naprawdę możliwości dzisiaj studiowania geopolityki w bardzo, oczywiście w bardzo wysoki status geopolityka ma w Rosji, ale także bardzo wielu na przykład geopolityków amerykańskich jest tłumaczonych na język chiński. Właściwie wszystkie prace admirała Alfreda Mahana są przetłumaczone na język mandaryński. Też warto o tym wspomnieć. Kiedy mówi Pan o odrzuceniu determinizmu przez właśnie geopolitykę, to myślę, że to jest taka w ogóle tendencja w pewnym momencie, która się zrobiła XIX, XX wiek, że właściwie człowiek może wszystko i odrzucenie generalnie determinizmu. Chociaż jak popatrzymy na to, to tylko taki wtrąd filozoficzny będzie, że każdy z nas, mówimy nawet tutaj, to często wolnościowcy przychodzą do programu i że człowiek jest wolny, ale z drugiej strony może filozofia też powiedzieć, że to w jakim miejscu się rodzimy, nie mamy na to wyboru i też nie mamy wpływu na to, że popełnimy samobójstwo, kiedy umieramy, więc i tak jesteśmy w jakimś deterministycznym świecie zamknięci. Też czy... Jak Pan patrzy dzisiaj na to, co pisał Felix Koneczny dotyczących cywilizacji? Na ile jednak tutaj nie jest ta pewna myśl determinizmu chociażby wyjściowego przez niego traktowana, ponieważ Pan często się powołuje na to, mówi Pan, kiedy rozmawia Pan o Rosji, Ukrainie, mówi Pan o tej cywilizacji turańskiej i na tym wpływie. Jak dzisiaj patrzy się na te kwestie cywilizacyjne podkreślone przez Konecznego? Myślę, że one są bardzo aktualne, niekoniecznie w Polsce. W Polsce geopolityka czy nauka o cywilizacjach ma w ogóle szczególny status. Przez długi, długi czas były objęte swoistą anatemą, takim wykluczeniem. Samą geopolitykę nazywano w okresie PRL-u już po latach 50, już po 53 roku nauką burżuazyjną, w związku z tym no, nie była uprawiana pod tą nazwą, choć oczywiście na przykład pan profesor Andrzej Piskozub już bardzo, bardzo szeroko rozwijał geopolitykę, ale pod, no, można powiedzieć, szyldem badań historycznych czy geograficznych. Miałem przyjemność i zaszczyt rozmawiać wielokrotnie z panem profesorem Piskozubem i tutaj przyznawał mi rację, że rzeczywiście ta geopolityka, mimo tego, że nie nazywała się geopolityką, to w PRL-u jednak w jakimś bardzo ograniczonym stopniu była uprawiana. Z kolei nauka o cywilizacjach właściwie dzisiaj w Polsce, po tym jak no, pan profesor Andrzej Piskozub odszedł z Katedry Nauk o Cywilizacjach Uniwersytetu Gdańskiego, właściwie szerzej nie jest rozwijana. Zwłaszcza ta myśl Feliksa Konecznego nie jest
nie jest w Polsce rozwijana, a jest rozwijana na Zachodzie. No bo przecież jeżeli spojrzymy na lata 90. i spojrzymy na twórczość Samuela Huntingtona, jego słynne dzieło pod tytułem Zderzenie cywilizacji, to widzimy, że jest tam no, masę zapożyczeń od właśnie Feliksa Konecznego. Ale gdybym mógł powiedzieć o tych pięciu filarach właśnie stanowiących to, że jakaś cywilizacja, jaką ona jest cywilizacją i właśnie te rozróżnienia. No, tych filarów jest znacznie więcej, natomiast to, co Felix Koneczny określa mianem pięciomianu bytu, tak, czyli kwinkunksa, odnosząc to do dobra, piękna, zdrowia czy dobrobytu, odnosił do konkretnych cywilizacji, czyli do cywilizacji łacińskiej, bizantyjskiej, do cywilizacji chińskiej, żydowskiej, czy cywilizacji bramińskiej, jak to wtedy nazywał, czyli moglibyśmy tutaj odnieść to do cywilizacji szeroko pojętej indyjskiej. I każda z tych cywilizacji ma inny stosunek, chociażby do wolności człowieka, czyli do jego, można powiedzieć, no, stosunku do społeczeństwa, do władcy, czy też do władzy szeroko pojętej. No, weźmy przykład, porównajmy wspomnianą przez panią cywilizację turańską, do której Feliks Koneczny zaliczał Rosję i sporą część Ukrainy, i porównajmy to z cywilizacją łacińską, do której zaliczał Polskę, czy Polskę jako filar tej cywilizacji łacińskiej. I spójrzmy na stosunek chociażby do prawdy, do pojęcia prawdy i stosunek do wolności człowieka. W cywilizacji łacińskiej mamy do czynienia z personalizmem chrześcijańskim. Człowiek jest wolny, ogranicza go oczywiście wolna wola i no, też wola boska. Ten, można powiedzieć, pewne przeznaczenie, które wynika z absolutu, które wynika z woli boskiej, że tak to określę. Natomiast w cywilizacji turańskiej człowiek jest własnością władcy. Własnością władcy, nie tyle nawet własnością państwa, co własnością władcy. Prawa człowieka, rozumiane tak, jak je rozumiemy współcześnie, jeśli chodzi przez pryzmat właśnie personalizmu chrześcijańskiego, tam zupełnie nie istnieją. Wola człowieka jest tak naprawdę wolą kolektywu. Człowiek nie funkcjonuje poza kolektywem, a kolektyw jest własnością władcy. I weźmy przykład prawdy. No, w cywilizacji łacińskiej prawda jest pojęciem, jest określeniem obiektywnym. Dążymy do prawdy jako uczeni, jako naukowcy, jako badacze, dążymy do prawdy. To jest bardzo trudne, aby wznieść się na taki poziom, aby dotknąć tej prawdy, bo w cywilizacji łacińskiej prawdą jest absolut, prawdą jest Bóg, ale powinniśmy do tego dążyć. Natomiast w cywilizacji, czy to bizantyjskiej, czy w cywilizacji turańskiej, o prawdzie decyduje, czy to władca w przypadku cywilizacji turańskiej, co jest prawdą, czy w cywilizacji bizantyjskiej państwo, państwo jako struktura, jako system. No i odejście od tego pojęcia, centralnego pojęcia prawdy, tak istotnego dla cywilizacji łacińskiej, legło u podstaw takiego nurtu intelektualnego, który dzisiaj no, dominuje niestety, w mojej ocenie niestety, na uniwersytetach zachodnich, na uniwersytetach już niestety także w Polsce, czyli postmodernizmu. Tam, gdzie liczy się tak naprawdę akt mowy, tam, gdzie liczy się narracja. Właściwie to narracja buduje pojęcie prawdy, jak o czym pisał zresztą Jacques Derrida, że dzisiaj królują wielkie narracje i właściwie ten, kto zbuduje lepszą narrację, ten ma rację, ten stoi po stronie powiedzmy prawdy. Powiedzmy sobie, pan używa słowa narracja i ona jest często używana, ale tak naprawdę no to możemy to nazwać po prostu zwyczajnie propagandą. Możemy, nie każda narracja jest propagandą, natomiast nie każda narracja jest propaganda, każda propaganda jest narracją, jest formą jakiejś narracji. I jeżeli przyjrzymy się tym fundamentom cywilizacji łacińskiej, o których mówił Feliks Koneczny, to zobaczymy, że fundamenty cywilizacji łacińskiej, a co za tym idzie w mojej ocenie suwerenności kulturowej Polski, to są trzy fundamenty. To jest filozofia grecka z centralnym pojęciem właśnie prawdy, to jest prawo rzymskie z centralnym pojęciem własności oraz ochrony rodziny, tradycyjnie rozumianej jako związek kobiety i mężczyzny, no i wreszcie to jest etyka chrześcijańska. I jeśli tak spojrzymy na fundamenty cywilizacji łacińskiej, tak spojrzymy na fundamenty suwerenności kulturowej, czyli jeżeli mówimy dzisiaj, czy jeżeli dzisiaj przedstawiciele rządu Rzeczypospolitej już oficjalnie mówią, że w jakiejś perspektywie udział Polski w wojnie jest prawdopodobny, powiedział to zresztą wiceminister obrony narodowej, pan Marcin Ociepa całkiem niedawno, to musimy sobie zdawać sprawę, za co polski żołnierz ma przelewać krew, mówiąc już w taki sposób.
bo to jest bardzo istotne, żebyśmy zrozumieli, gdzie, na czym zasadza się wartość Polski, korzeń, z którego wyrastamy. I ja uważam, że fundamentem jest suwerenność kulturowa. To nie jest kwestia takiego czy innego, takiej czy innej wypowiedzi polityka. Tutaj mówimy o pewnych absolutnych korzeniach tysiącletnich państwa polskiego. Ja uważam, że fundamentem suwerenności kulturowej państwa polskiego jest właśnie cywilizacja łacińska osadzona na tych trzech absolutnych filarach filozofii greckiej, prawa rzymskiego i etyki chrześcijańskiej. Wszystkie te trzy filary są dzisiaj podmywane, są absolutnie, można powiedzieć, no, podkopywane. Jeśli spojrzymy na pojęcie prawdy, ono jest kwestionowane na uniwersytetach przez ten prąd postmodernistyczny. Jeśli chodzi o wartość rodziny tradycyjnej, rozumianej jako związek kobiety i mężczyzny, widzimy również podmywanie tego tradycyjnego wzorca kulturowego. No i wreszcie mamy do czynienia także z zamachem na własność. Widzimy te próby, jeśli spojrzymy nawet na koncepcję Wielkiego Resetu Klausa Schwaba, na to, co, o czym się mówi i pisze podczas obrad Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, no to widzimy, że te plany, które zresztą są świetnie opisane w książkach, których autorem czy współautorem jest Klaus Schwab, no, stanowią zamach na własność. No i wreszcie samo pojęcie płci. Jeżeli dzisiaj nawet na polskich uniwersytetach, nawet na uniwersytetach medycznych mamy do czynienia z kwestionowaniem płci biologicznej, to właściwie mamy absolutny zamach na zdrowy rozsądek, mamy zamach na prawdę, mamy... Z takim społeczeństwem można zrobić wszystko. Jeżeli można wmówić społeczeństwu, że istnieje, nie wiem, 150 czy 200 płci, bo tu się już można zgubić w tej narracji nomen omen postmodernistów i marksistów kulturowych, no to mamy do czynienia z absolutnym podmywaniem tych podstaw suwerenności kulturowej. Ja się z panem zgadzam. Jest to, co prawda, na pewno część widzów tutaj zarzuci konserwatywne myślenie. Żeby przejść do takiego konkretu, mówimy właśnie o geopolityce. Ostatnie lata zaowocowały tym, że coraz więcej jest osób, których nazywa się geopolitykami. Mamy również gwiazdy, tak jak pana chociażby Jacka Bartosiaka. I widziałam, że pan na Twitterze wrzucił fragment debaty, gdzie pan Jacek Bartosiak, którego zresztą tutaj był gościem też dwukrotnie i serdecznie pozdrawiam. I pan Jacek Bartosiak, oczywiście dotyczyło to tego, co dzieje się na Ukrainie i że sytuacja jest zbyt poważna, żeby pozwolić sobie na prawdę, tylko trzeba tworzyć narrację. I pan tutaj właśnie zaoponował i rozumiem, że to właśnie podwaliną tego pana protestu było to, o czym pan do tej pory mówił. Tak, doktor Jacek Bartosiak, z którym miałem przyjemność toczyć kilka debat, powiedział po tragedii w Przewodowie, po tym jak spadła rakieta w miejscowości Przewodów w powiecie chrubieszowskim, że nie interesuje go prawda, nie interesuje go jak to naprawdę było, ale interesuje go jaka powinna być narracja, czyli to budowanie narracji. To jest bardzo charakterystyczne dla postmodernistów, dla wszelkiej maści marksistów kulturowych, których tak naprawdę absolutnie nie interesuje żadna prawda, ich interesuje budowanie narracji, czy tak jak pani powiedziała, budowanie pewnej propagandy. PR, można ładniej powiedzieć, tak jak Bernays, który przecież zmienił nazwę propaganda na PR. Tak, można i tak, bo doskonale wiemy, że również służby specjalne różnych państw świata bardzo szeroko korzystają z osiągnięć, czy to psychologii społecznej, czy to osiągnięć prywatnych agencji PR, które mają spore doświadczenie w kształtowaniu odbioru, czy właśnie w kształtowaniu różnego rodzaju wizerunku, tworzenie czarnego PR-u i tak dalej. Ja się absolutnie nie dziwię doktorowi Bartosiakowi, bo przecież doskonale znam jego poglądy, znam jego publikacje, wypowiedzi, rozmawiałem kilkukrotnie w szerszych debatach i wiem doskonale, że stara się za wszelką cenę przekonać polskich obywateli, że starcie, wojna, konfrontacja militarna z Federacją Rosyjską, czy nawet szerzej z państwem związkowym Rosji i Białorusi, jest zdeterminowana. Tutaj mamy w pismach, w pracach, w książkach pana. Czyli jesteśmy skazani na wojnę, mówiąc inaczej. Mamy do czynienia z determinizmem. Ja się nie dziwię, że pan doktor Bartosiak styka się z krytyką, czy że może inaczej, że krytyka geopolityki w Polsce bardzo mocno jest osadzona na krytyce prac i myśli doktora Jacka Bartosiaka, bo ta myśl doktora Bartosiaka jest mocno deterministyczna i tutaj mamy do czynienia nie tylko z determinizmem geograficznym, gdzie doktor Bartosiak próbuje przekonać w swojej narracji właśnie, że Polska jest skazana na wojnę z Rosją.
Wielokrotnie to wychodziło także w rozmowach ze mną, ale mamy do czynienia także z determinizmem historycznym, czyli już z takim, można powiedzieć, stuprocentowym myśleniem XIX-wiecznym, bardzo mocno osadzonym na determinizmie historycznym i determinizmie geograficznym, że cała historia Polski tak naprawdę determinuje nas do starcia militarnego z Rosją. Ja się absolutnie z tym nie zgadzam, ja odrzucam determinizm, uważam, że posybilizm, czyli wola człowieka stoi ponad ograniczeniami, które stwarza nam geografię. Tym bardziej, że w historii różnie bywało. Oczywiście były bardzo momenty krwawe, dramatyczne, ale były też lata spokoju, że z sąsiadami nie mieliśmy większych zatargów, nawet w czasie trwania zimnej wojny. Była jednak tą zimną wojną, prawda? W związku z tym, a ktoś mógłby jakiś guzik przycisnąć. Spójrzmy na relacje polsko-niemieckie. Przecież od Niemców zaznaliśmy mnóstwo krzywd. Jeśli spojrzymy na historię państwowości rosyjskiej, cofniemy się do czasów Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, no pewnie rosyjscy historycy bardzo chcieliby, żebyśmy mówili o początkach Rosji jako Rusi Kijowskiej, choć no, z tym to różnie jest. Tutaj, no polscy, tak, ale, tutaj polscy historycy się absolutnie... Ale Bazylow wciąż żywy, tak? Nie zgadzają, tak jest. Spójrzmy na relacje polsko-niemieckie, przecież na liczbę wojen, na liczbę naprawdę cierpień, których naród polski, czy w ogóle państwo polskie wycierpiało od Niemiec, czy od szeroko pojętego żywiołu niemieckiego, bo przecież państwowość niemiecka się zmieniała w czasie i przestrzeni również i udało się sporo tych rowów nienawiści zasypać. Przecież w mojej ocenie Polska wcale, trudno w ogóle wyważyć, to proszę zobaczyć, że to jest kwestia niewymierna, jakby ta ilość cierpienia i przelanej krwi, no to będziemy zrównywali ofiary Niemiec hitlerowskich i stalinowskiej Rosji, czy stalinowskiego Związku Sowieckiego, no jakby to jest absolutnie coś niewymiernego, natomiast wiemy doskonale, jak wiele naród polski wycierpiał ze strony narodu niemieckiego, a mimo to byliśmy w stanie sporo tych rowów nienawiści zasypać i dzisiaj kooperować, dzisiaj współpracować. Dzisiaj Niemcy to jest pierwszy partner handlowy Polski, zarówno jeśli chodzi o import, jak i chodzi o eksport. To jest ponad 1/4 obrotu handlowego, którą ma Polska, to jest właśnie z Niemcami. I mimo to potrafimy rozmawiać o sprawach trudnych, w wielu sprawach się nie zgadzamy. Widać to chociażby po kwestii ideologii klimatyzmu, czyli tego zielonej ideologii, niemiecka Energiewende, transformacja energetyczna, wielki nacisk na szybką dekarbonizację Polski, czyli odejście od węgla, zamykanie kopalń, niechęć wobec energetyki jądrowej, także rozwijanej, czy planowanej, jeśli chodzi o rozwój w Polsce, cała agenda LGBT, ideologia gender, która jest bardzo silnie osadzona we współczesnym establishmencie niemieckim, co zresztą było także świetnie widać na mundialu w Katarze. A tak. Prawda? Więc widzimy, że jest tutaj szereg rozbieżności. Ten protokół rozbieżności z Niemcami mamy całkiem spory. Historia też ma ciemne karty. Zresztą historia niemiecko-francuska na przykład ma bardzo wiele ciemnych kart, a doszło do wielkiego pojednania i udało się współpracować, prawda? Jeśli chodzi o integrację europejską, jeśli chodzi w ogóle o kooperację między tymi oboma państwami. Ja nie widzę absolutnie żadnych przeciwwskazań, aby Polska rozwijała koncepcję polityki zagranicznej, która byłaby oparta na kilku takich filarach, począwszy od takiego filaru, którego ja zawsze podkreślam, który ja nazywam zero wrogów wśród sąsiadów. Tak. Ja sobie zdaję sprawę z tych wszystkich, ja jestem historykiem z wykształcenia, ukończyłem Uniwersytet Jagielloński, kierunek historia i doskonale znam historię relacji polsko-niemieckich, polsko-rosyjskich, w ogóle Polski z sąsiadami, natomiast nie, znając te analogie historyczne między Francją a Niemcami, między Polską a Niemcami, ja naprawdę nie widzę tutaj wielkich przeciwwskazań, aby rozpocząć dialog z Rosją. Oczywiście mówię to w oderwaniu od tego konfliktu, który jest dzisiaj i całej tej propagandy, która dzisiaj przesiąknęła tak naprawdę polskie społeczeństwo i mówmy sobie wprost, tej wielkiej nienawiści, tej wielkiej fali nienawiści, która zatriumfowała w polskim społeczeństwie, nie bez oczywiście udziału władzy, czy nie bez przyzwolenia władzy, służb specjalnych w Polsce. Mediów, tak. Skala tej nienawiści, skala tej zoologicznej rusofobii jest porażająca. Jest dzisiaj porażająca i myślę, że
jeżeli używamy takich pojęć jak ksenofobia czy rasizm, to one są dzisiaj adekwatne w stosunku do tych emocji, które buzują w mediach społecznościowych w stosunku do narodu rosyjskiego, czyli próba etykietowania każdego przedstawiciela narodu rosyjskiego z uwagi na jego przynależność narodową w najgorszych epitetach. To jest coś absolutnie niedopuszczalnego moim zdaniem i na to nie ma zgody, nie powinno być na to zgody żadnego uczciwego człowieka, żadnego intelektualisty, żadnego po prostu uczciwego człowieka. Tu nie chodzi o to nawet o bycie intelektualistą czy o kwestię wykształcenia. Po prostu nie może być zgody na taki poziom nienawiści, na taki poziom ksenofobii, na taki poziom rasizmu, który dzisiaj funkcjonuje, bo wiemy doskonale, do czego to prowadzi. No niestety mamy dzisiaj do czynienia z bardzo takim samonapędzającym się mechanizmem, który prowadzi nas wprost, w mojej ocenie, od demokracji do demokratury. Przez takie właśnie twardo przez pana wygłaszane, bo to jakoś zawsze źle brzmi, przez takie pana twierdzenia, no jest pan tutaj oczywiście nazywany i ruską onucą, jak pan doskonale wie. Wśród pytań od widzów są wręcz takie, które jakby zarzucają panu właściwie agenturę. Jak pan się z tym czuje? Bo pan jakby, nie spowodowało to, że pan się jakoś wycofał też, tylko jakby jeszcze bardziej zaczął podkreślać swoje opinie. Jak to zwykle mówię, mam czyste sumienie i porządek w szufladach. To pozwala mi spokojnie spać, to pozwala mi spokojnie funkcjonować. I ja sobie zdaję sprawę oczywiście z tej medialnej nagonki, z tego medialnego etykietowania, na które jest przyzwolenie władz. I trzeba to jasno powiedzieć, że rozpętywanie tej spirali nienawiści, spirali hejtu również ma pełne przyzwolenie obecnie rządzącej partii. Czego najlepszym przykładem jest twórczość pana Stanisława Żaryna, zastępcy ministra koordynatora służb specjalnych, twórczość w jednym z mediów społecznościowych, konkretnie na Twitterze, gdzie pan Żaryn pozwala sobie na daleko idące insynuacje, na daleko idące etykietowanie, na daleko idące, no tak naprawdę wzywanie także do nienawiści, bo to, co robi, to jest nic innego jak nakręcanie tej spirali nienawiści. Robi to wszystko pod parasolem służb specjalnych, myśląc, że jest absolutnie bezkarny, Natomiast jeżeli ktokolwiek ma jakiekolwiek dowody na moją działalność niezgodną z prawem, na działalność chociażby z artykułu 130, czyli działalność agenturalną, szpiegostwo i tak dalej, ma absolutny obowiązek zgłosić to do organów ścigania. Tak mówi kodeks karny, tak mówi polskie prawo. Jeżeli ktokolwiek ma jakiekolwiek dowody na moją działalność niezgodną z prawem, powinien to zgłosić w najbliższej prokuratury, do jednostki policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Proszę bardzo. Ja, wie pani, zajmuję się geopolityką zawodowo od 2006 roku, od chwili, kiedy zacząłem pracować w Kancelarii Prezydenta RP. Miałem dostęp do informacji objętych klauzulą ściśle tajne. Byłem członkiem Komisji Weryfikacyjnej do Spraw Wojskowych Służb Informacyjnych. Jestem oficerem rezerwy w stopniu porucznika. Prezydent Andrzej Duda nadał mi brązowy krzyż zasługi i pan minister Mariusz Błaszczak podniósł mnie w korpusie oficerskim ze stopnia podporucznika do stopnia porucznika. Co więcej, za czasów obecnie rządzącej partii, czyli Prawa i Sprawiedliwości, zostałem skierowany na kurs oficerów rezerwy jako oficer sztabu wojsk specjalnych. No to chyba jakieś zaufanie państwo polskie do mnie ma. Co więcej... Ale ma czy miało? Bo skoro w ramach partii rządzącej mogą się pojawiać tego typu głosy i jest na to przyzwolenie. No, to jest dobre pytanie, bo ja od blisko 5 lat pełnię funkcję biegłego sądowego do spraw bezpieczeństwa państwa i ekstremizmu politycznego. Jestem wpisany oficjalnie na listę biegłych sądowych przez prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie. Gdyby istniał jakiś cień podejrzeń pod moim adresem, gdyby państwo polskie straciło do mnie zaufanie, to raczej funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie przywozili mi do domu akt. Raczej policjanci z Komendy Głównej Policji nie przywoziliby mi do domu akt. Raczej prokuratura okręgowa z Warszawy nie
powierzała mi do prowadzenia, czy nie powierzała mi do opiniowania, do wydawania ekspertyzy jako biegłemu sądowemu różnego rodzaju akt, także związanych pośrednio z Rosją na przykład. To skąd taka dychotomia tego, że właściwie też ta część tych osób twierdzi, że to właściwie, że no jest pan zdrajcą, tak, no, nazwanie kogoś agentem jest posłudzeniem zdradnym. No. To jest bardzo proste. Władza, system, partia rządząca obecnie nie jest w stanie w tym układzie geopolitycznym wprowadzić instytucji cenzury. Nie ma takiej możliwości, funkcjonując w Unii Europejskiej, funkcjonując jako państwo nominalnie demokratyczne, nie są w stanie wprowadzić cenzury prewencyjnej. No, to by nie przeszło. W Polsce może by nawet przeszło, ponieważ nawet poziom negatywnych emocji, który jest w mediach społecznościowych, nawet ta reakcja na pani na zaproszenie mnie do pani programu, pokazuje, jak wiele osób sobie życzy cenzury, jak chciałoby powrotu tego instytucji kontroli, prawda, widowisk, prawda, i prasy, radia, telewizji, pewnie jeszcze internetu. Natomiast w systemie obecnym jako członek Unii Europejskiej, no władza w Warszawie nie jest w stanie wprowadzić instytucji cenzury. Zatem ucieka się do modelu, który został wprowadzony na Zachodzie. Ten model nazywa się po angielsku cancel culture, czyli możemy to przetłumaczyć jako kultura wykluczenia, taki nowoczesny ostracyzm towarzyski, polityczny, społeczny. Nie mając możliwości prowadzenia formalnej cenzury, władza się posuwa do różnego rodzaju czarnego PR-u za pomocą różnych kanałów, no na przykład kanału na Twitterze zastępcy ministra koordynatora służb specjalnych, czyli etykietowania osób niewygodnych dla władzy. Jeżeli władzy bardzo przeszkadza pluralizm poglądów, czyli taka wielość, złożoność, różnorodność poglądów, władza ma pewną matrycę, ma pewien wzorzec. Jeżeli ktokolwiek wyjdzie poza ten wzorzec, natychmiast jest dotykany różnego rodzaju, w cudzysłowie, represjami. One nie mają charakteru takiego jak w PRL-u, że ludzi się zamykało, choć i o takich wypadkach się słyszy, ale takiej osoby się po prostu nie zaprasza do mediów głównego nurtu, takich osób nie zaprasza się na konferencje, takie osoby są wydalane w różny sposób Ze świata akademickiego, czy próbuje się wydalać ze świata akademickiego, próbuje się torpedować konferencje nawet z udziałem takich osób i tak dalej, i tak dalej. Takim osobom niechętnie się wydaje książki, rozpuszcza się jakieś plotki, no właśnie, że są takimi czy innymi agentami, czy są ruskimi onucami. Proszę zobaczyć, że ten epitet ruska onuca czy ruski agent stał się takim epitetem absolutnie dyskredytującym. Tutaj nie mówimy o żadnej wymianie argumentów, nie mówimy o żadnej wartości merytorycznej. Takim osobom odbiera się właściwie, no można powiedzieć, byt publiczny, bez względu na ich wykształcenie, dorobek i tak dalej, bo te osoby są niewygodne dla systemu, szeroko pojętego. Tu nie chodzi o taki czy inny rząd, taką czy inną łatkę partyjną. I to jest szalenie niebezpieczne, ponieważ prowadzi wprost, tak jak powiedziałem, od demokracji do demokratury. Mamy do czynienia z absolutnym łamaniem prawa. To, co robi pan Żaryn, jest absolutnie, co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości, że jest łamaniem prawa. To, co robią funkcjonariusze, niektórzy, podkreślam, niektórzy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nachodzenie na przykład profesorów. Dobrym przykładem jest ostatni zjazd geopolityków polskich. To jest taka cykliczna, coroczna konferencja naukowa. 14. Zjazd Geopolityków Polskich miał się odbyć w Przemyślu na jednej z tamtejszych państwowych uczelni. I proszę sobie wyobrazić, to są fakty. Tu jeden z profesorów, którego naszli zresztą, naszedł funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jest nawet skłonny zeznawać przed sądem i świadczyć, że to jest prawda. No, była próba storpedowania w ogóle tego Zjazdu Geopolityków Polskich, że w ogóle o geopolityce w takim mieście jak Przemyśl się nie powinno mówić. I tak dalej, i tak dalej. W związku z tym no, te naciski ze strony państwa polskiego, a właściwie policji politycznej, bo mamy do czynienia już z takim kształtowaniem się klasycznej bezpieki, klasycznej policji politycznej, która policji myśli, byśmy nawet powiedzieli, to jest szalenie niebezpieczne. Tak, prewencyjne, no to już jest... To jest niestety bardzo niebezpieczne i tutaj myślę, że spora część dziennikarzy, spora część środowiska akademickiego nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji. Do czego prowadzi cancel culture, do czego prowadzi taki ostracyzm, do czego prowadzi wykluczanie innych poglądów z życia publicznego, bo tak jak podkreślam, jeżeli by jakiekolwiek były wobec mnie zastrzeżenia ze strony organów
państwa, organów sprawiedliwości. Ja, tak jak powiedziałem, geopolityką zajmuję się zawodowo od 2006 roku. To nie pełniłbym funkcji biegłego sądowego. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie przysyłałaby mi do domu akt. Policja z Komendy Głównej Policji nie przywoziłaby mi tych akt. Prokuratura Okręgowa by mnie nie prosiła o ekspertyzę jako biegłego sądowego. Moja kadencja się kończy na początku 2023 roku. Nie widzę, jeżeli ktokolwiek posiada jakiekolwiek dowody na moją działalność niezgodną z prawem, to bardzo proszę, aby złożył doniesienie do prokuratury ABW bądź na policję. Natomiast absolutnie nie zgadzam się na kneblowanie ust, nie zgadzam się na wykluczanie, nie zgadzam się na brak pluralizmu w życiu politycznym i nie zgadzam się na ograniczanie wolności akademickiej, wolności debaty akademickiej. Ja mam inne poglądy na politykę zagraniczną, na politykę bezpieczeństwa państwa polskiego niż mają rządy po roku 1989 i mam do tego prawo. Mam do tego prawo na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie artykułu 54, czyli tego artykułu, który gwarantuje wolność słowa i za tę wolność jestem w stanie nawet pójść siedzieć. Ja sobie zdaję sprawę, że dzisiejsza demokratura idzie w stronę autorytaryzmu, że mamy do czynienia z próbą narzucenia kagańca, jeżeli chodzi kilka o wolność dni temu słowa. W Sejmie odbyła się, i w końcu ja już nie wiem, bo już tak czytałam to u redaktora Warzechy na Twitterze, którego nieustająco pozdrawiam, że chyba pan Schreiber, który to było jakaś, że o domniemanie tam jest jakiegoś. Znaczy, była też taka debata, gdzie pan minister Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, w wywiadzie dla naszego dziennika powiedział, że w toku procedowania reformy kodeksu karnego tutaj są rozważane próby wprowadzenia takiego pojęcia działalności wywiadowczej obok klasycznego szpiegostwa, czyli świadomego udziału w działaniach obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, czyli artykuł 130 kodeksu karnego, władza obecna chciałaby wprowadzić definicję działalności wywiadowczej, którą pan minister Warchuł określił jako działalność przeciwko własnemu państwu. No, to jest właściwie określenie z czasów stalinowskich, bo takie określenie działalności przeciwko własnemu państwu można zarzucić każdemu. Każdemu, kto nie zgadza się z władzą, kto krytykuje politykę wewnętrzną, politykę zagraniczną, politykę bezpieczeństwa, politykę obronną takiego czy innego rządu. Jeżeli rzeczywiście by taki zapis wszedł, no to mamy absolutnie koniec jakiejkolwiek wolności. Z tego co wiem, to chyba w tej nowelizacji kodeksu karnego jednak takiej definicji nie wprowadzono, natomiast zdaję sobie sprawę z tych zakusów. Ale są właśnie te głosy jakieś o konfiskata mienia, przy domniemaniu właśnie. I teraz już co, czy w takim przypadku, kiedy pan wygłasza, kiedy pan właśnie, pana hasłem jest taką, że właśnie zero wrogów wśród sąsiadów, w związku z tym również, że Rosja nie powinna być naszym wrogiem, a przede wszystkim, że my nie powinniśmy tej wrogości prowokować. W związku z tym pan już jest wtedy nieświadomym wrogiem państwa polskiego, a ja też zapraszając pana również działam na niekorzyść państwa polskiego. No i tutaj już dochodzimy rzeczywiście do czegoś bardzo, bardzo smutnego, dlatego że to jest odgórnie robione, to jest jedna rzecz. Natomiast druga to rzeczywiście ta polaryzacja, która następuje i wiadomo, no, dziel i rządź. I to, o czym pan mówił, że taka jednoznaczność, że musimy właściwie coś oceniać bardzo emocjonalnie, a nie podchodzić do pewnych spraw, tak jak o czym pan mówi, czyli pewnej racjonalności w polityce. I to już jest grzechem przeciwko tym emocjom, które są wzbudzone i które mają być tą narracją emocji. I to niestety, to my jako ludzie, jako gatunek ludzki przyjmujemy to, bo dla nas jest łatwiej mieć jakiegoś takiego gotowca emocjonalnego, który nie skazuje nas na dysonans poznawczy, że my musimy każdy fakt oddzielnie sprawdzać jeszcze informacje i wyrabiać sobie swoje zdanie, kiedy my możemy jeszcze uniesieni falą tych emocji
przyjąć coś za prawdę objawioną i jedyną i sztywno się jej trzymać. I to mi się wydaje czymś najgorszym, bo to po prostu utrwala taki brak myślenia przyczynowo-skutkowego w społeczeństwie i jest to pewnego rodzaju ogłupianie ludzi. Tak, taki gotowiec, taki wzorzec, taka matryca, którą dostaje czy to środowisko intelektualne, akademickie, czy służby, czy zwykły zjadacz chleba, jest bardzo wygodny. Jeżeli chce się kimś rządzić, jakimś społeczeństwem, to przecież nikt z rządzących, nikt z władzy nie będzie starał się, prawda, używać argumentów racjonalnych, wysokiego kalibru intelektualnego. Najłatwiej jest wzbudzić nienawiść wobec kogoś. Zresztą nienawiść, podobnie jak strach, oburzenie. Zarządzanie emocjami jest podstawą każdej propagandy. Zarządzanie kortyzolem, można powiedzieć. Tak, zarządzanie kortyzolem, jak najbardziej tak. I w tym kontekście musimy sobie zdawać sprawę, że ta polaryzacja, ta silna polaryzacja społeczna jest również bardzo, ale to bardzo korzystna dla innych państw, niekoniecznie dobrze życzących Polsce. Polska skłócona, Polska spolaryzowana, polskie społeczeństwo silnie spolaryzowane, nie myślące racjonalnie, myślące emocjami, myślące życzeniowo, jest bardzo łatwe do zarządzania. Także przez doprowadzenia operacji służb specjalnych innych państw. Musimy sobie z tego absolutnie zdawać sprawę. Myślę, że obecny obóz rządzący Polską doskonale sobie przyswoił koncepcję polityczności Karla Schmidta i tego właśnie, że musi istnieć jakiś wróg, że trzeba stygmatyzować przeciwników politycznych. Tak jak się stygmatyzuje prawda, przeciwników politycznych, tak trzeba stygmatyzować ewentualnie także intelektualistów, którzy mogą się domagać, czy mogą chcieć po prostu pluralizmu poglądów, chcą przedstawiać inne, racjonalne argumenty, chcą uciekać od tych emocji, natomiast próbuje się zaszczuwać po prostu ludzi w ten sposób. I to jest oczywiście niestety skuteczne przy tym całym arsenale środków informacyjnych, które ma władza. Tak, chociaż powiedziałabym, że także taka stygmatyzacja, która najczęściej jest trwała, ale też ona nie będzie dotykała wszystkich, że pewnym osobom wolno wygłaszać pewnego rodzaju treści i twierdzenia, a z kolei innym już tym, którzy mają właśnie ten przyczepioną tą łatkę, to już nie. I powiedzmy, też nie przeczytałam tego do końca, ale w Krytyce Politycznej pojawił się tekst pana Sierakowskiego, takie badanie, i jeszcze zapomniałam nazwisko drugiej osoby, za co przepraszam, nie zapisałam sobie. I też będę parafrazowała tytuł tego, ale w każdym razie Polacy za Ukrainą, niekoniecznie za Ukraińcami. No i mówi to Krytyka Polityczna, czyli ktoś z lewej strony. I jeszcze jakoś nie słyszałam, żeby, nie przeczytałam rzeczywiście tego do końca, ale już właściwie stwierdzenie, już sam taki tytuł, powiedzenie tego, że Polacy są za Ukrainą, ale nie są za Ukraińcami, no to wyobrażam sobie, że gdyby to pan powiedział, ileś osób, które właśnie są tak określone takim mianem jak pan, byłaby już jakieś, wywoływałaby jakiegoś rodzaju skandal. A takich głosów jest coraz więcej, też czytając przegląd z zeszłego akurat tygodnia i tam jest wstępniak redaktora naczelnego, który też właśnie pewne rzeczy niuansuje i polską politykę w stosunku do Ukrainy, a jednocześnie to jakoś przechodzi bez echa. No, możemy mówić o tak zwanej koncesjonowanej opozycji. Władza, każda władza, władza autorytarna, władza totalitarna w taki modelowy sposób, a demokratura w taki mniej modelowy sposób kształtuje właśnie tak zwaną koncesjonowaną opozycję. Proszę zobaczyć, że po 24 lutego bieżącego roku, czyli po tej nowej ofensywie rosyjskiej na Ukrainę, no warto przypomnieć, że wojna na Ukrainie trwa od 8 lat, wojna między Rosją a Ukrainą. Mamy szereg dyżurnych ekspertów, którzy pojawili się. Eksperci od obronności, eksperci od bezpieczeństwa, eksperci od geopolityki. Bardzo często są to osoby, które przysłowiowo wyciągnięte z kapelusza, które, jeżeli chodzi o ekspertów o obronności, które nigdy w wojsku nie były, które nie mają tego doświadczenia wojskowego, nawet jako rezerwiści, są bardzo takimi, można powiedzieć, plastycznymi osobami, które można łatwo wyjąć z kapelusza, schować w razie czego. One będą mówiły to, co
to, czego władza sobie po prostu życzy. Oczywiście są także dyżurni opozycjoniści, którzy mają na zadanie kanalizować to niezadowolenie społeczne, bo to jest jasne, że w sytuacji tak ogromnej pomocy, jaką Polska udziela Ukrainie, będzie narastał, i oczywiście także tak dużej diaspory ukraińskiej w Polsce, będzie z czasem narastać niechęć wobec pomocy chociażby militarnej dla Ukrainy, czy wobec niektórych Ukraińców również. Więc trzeba w jakiś sposób kanalizować. Władza poprzez służby specjalne będzie starała się kanalizować za pomocą różnych kanałów informacyjnych tego typu niezadowolenie. Jeśli pan pozwoli, a państwo wybaczą, pytałam pana, czy będzie pan w zeszłym tygodniu na targach książki historycznej, ale mówił pan, że ma pan zajęcia ze studentami. Nie, mnie się udało być. I w komentarzach pojawiało się, że paradowałam tam z redaktorem Węglarczykiem. Nie paradowałam, ale byłam tam z redaktorem Oto Konfronskiewiczem. Obu redaktorów serdecznie pozdrawiam. I kupiłam książkę, książka wydana przez wydawnictwo Oratio Recta Przegląd i profesora Bronisława Łagowskiego. I nie chciałabym tutaj akurat, bardzo państwu tę książkę polecam. Jest to zbiór felietonu dotyczących Rosji, które ukazywały się na łamach Przeglądu, ale specjalnie wybrałam tutaj fragment, gdzie pan Łagowski cytuje Richarda Pipesa, czyli doradcę prezydenta Reagana, i który wprowadzenie kilka zdań pana Łagowskiego i potem dalej. Kto się bierze za polską politykę zagraniczną, czy to jako dyplomata, premier, minister, analityk czy publicysta, powinien sobie przyswoić następujące poglądy Richarda Pipesa. W relacjach z Rosją polską dyplomację powinna cechować ostrożność i jak największe zrozumienie natury Rosjan. Trzeba pamiętać, że mają oni wiele kompleksów, które utrudniają prowadzenie racjonalnej polityki. Z tych samych względów uważam, że Polska nie powinna flirtować z Ukrainą. Rozumiem przez to snucie planów odizolowania jej od Rosji i połączenia sojuszem z Polską. Tak samo Warszawa nie powinna wspierać opozycji w Rosji czy na Białorusi. Na coś takiego może pozwolić sobie Ameryka. Natomiast Polska jest zbyt małym krajem, żeby prowadzić taką politykę. Co pan na to? Podejście niezwykle realistyczne, to jest modelowy przykład realizmu politycznego. Podpisuje się obiema rękami pod stwierdzenie pana profesora Łagowskiego. To jest, on cytował Richarda Pipesa, tak. Cytat, rozumiem, że tutaj też tak, ale znam publicystykę pana profesora Łagowskiego, wiem, że się zgadza z tym. Tak. Ja również tutaj z Richardem Pipesem się zgadzam w tym zakresie. Uważam, że Polska powinna prowadzić niezwykle racjonalną politykę wschodnią. To, co Polska robi po roku 1999, to jest absolutne zaprzeczenie realizmu w polityce międzynarodowej. To jest idealizm, to jest liberalizm, to jest konstruktywizm, używając pojęć akademickich, ale to na pewno nie jest realizm. Polska robi bardzo wiele, aby zniechęcić do siebie sąsiadów. I proszę zobaczyć, mimo tej polityki, wydawałoby się prometejskiej, koncepcji Międzymorza od 2016 roku Trójmorza, Polska nadal nie ma dobrych relacji z Litwą. Kwestia chociażby zapisu polskich nazwisk, kwestia polskiej mniejszości na Litwie. Zobaczmy, jak wygląda status polskiej mniejszości na Białorusi, jak wygląda kwestia ekshumacji na Ukrainie, jak wygląda kwestia kultu Bandery, organizacji ukraińskich nacjonalistów, ukraińskiej powstańczej armii, jak wygląda kwestia upamiętnienia w ogóle ludobójstwa na narodzie polskim z 1943 roku, czy z lat 1943-45. No, widzimy, że tutaj jest cała masa problemów. Wcale nie pomagają w tym takie inicjatywy rządu w Warszawie, jak na przykład szkolenie bojówek białoruskich. To o tym telewizja Bielsat tak. Na początku października i na początku listopada, na początku na swoim portalu, na swojej stronie internetowej, a następnie na swoim kanale na YouTubie pokazała taką informację, że na terytorium państwa polskiego tworzone są takie oddziały, czy pododdziały białoruskie, które mają wziąć udział w operacji specjalnej na Białorusi. Takie grupy dywersyjne, szkolące się na jednym z poligonów, jak podała to telewizja Bielsat. No jest to absolutnie niedopuszczalne w stosunkach międzynarodowych. Na coś takiego mogą sobie pozwolić wielkie mocarstwa, ale nie Polska. Trzeba znać
swoje miejsce w szeregu, trzeba znać swój potencjał, trzeba znać potencjał państwa polskiego, nasze zdolności, nasze możliwości, nasze przygotowanie, a właściwie nieprzygotowanie do wojny i takie ryzykowanie, próba tworzenia emigracyjnego rządu rosyjskiego na terytorium państwa polskiego, mam na myśli ten nieszczęsny zjazd w Jabłonnie pod Warszawą z 4-7 listopada bieżącego roku, no to jest proszenie się o problemy. Przecież doskonale wiemy, że tylko 3% populacji państwa polskiego ma dostęp do schronów. Wiemy doskonale z raportów Najwyższej Izby Kontroli z roku 2012 i 2019, że system obrony cywilnej w Polsce nie istnieje. Jako rezerwista mogę powiedzieć, że system szkolenia rezerw w Polsce praktycznie nie istnieje. To szkolenie rezerw w ogóle przez całe lata leżało odłogiem. Ja w latach 2006-2017 wziąłem udział w kilkunastu różnych szkoleniach, przeszkoleniach, ćwiczeniach rezerwy na poligonach, na ćwiczeniach sztabowych, na ćwiczeniach Anakonda, na ćwiczeniach w Akademii Wojsk Lądowych i mogę powiedzieć, że to szkolenie jest po prostu robione po łebkach. Podejście kadry zawodowej, przynajmniej do tej pory, kiedy ja uczestniczyłem w tych ćwiczeniach, tak naprawdę to było takie szkolenie, przepraszam za kolokwializm, na odwal się. Nikt do tego poważnie w ogóle nie podchodził, jeśli chodzi o szkolenie rezerw. Polska nie ma dzisiaj dobrze wyszkolonych, szerokich rezerw w razie mobilizacji, w razie wojny. Podobnie system obrony cywilnej w Polsce nie istnieje, natomiast polityka zagraniczna, w tym polityka wschodnia państwa polskiego, jest prowadzona tak, jakbyśmy byli mocarstwem. To bardzo przypomina rządy sanacji, to bardzo przypomina to, że nie oddamy ani guzika, że jesteśmy silni, zwarci i gotowi. To pobrzękiwanie szabelką, tylko że to się może niestety skończyć fatalnie, ponieważ Polska od roku 1999 realizuje interes strategiczny Stanów Zjednoczonych. I póki Stany Zjednoczone rzeczywiście były globalnym hegemonem, ich hegemonia była całkowicie niezagrożona, to Polska działała pod pewnym parasolem. Działaliśmy w takiej cieplarni. Wszystkim się wydawało, że nastąpi koniec historii, o którym tak szeroko pisał profesor Francis Fukuyama, amerykański politolog. Tak. Nasi rządzący Polską uważali, że właściwie historia się skończyła, że wszystkie państwa świata przyjmą zachodni model rozwoju, przyjmą demokrację, kapitalizm itd., itd. I właściwie nastąpi wieczny pokój, czy wieczysty pokój, o którym pisał Immanuel Kant. No nic z tego. Kryzys roku 2008 jasno uzmysłowił, że dla Stanów Zjednoczonych nastąpił kres pewnej epoki. A już to symboliczne wycofanie się z Afganistanu 31 sierpnia 2021 roku pokazało, że Stany Zjednoczone nie są w stanie oddziaływać na całym świecie, tak jak do tej pory, jako globalny żandarm. I to, co Hillary Clinton ogłosiła w roku 2011, czyli ten zwrot ku Azji, pivot na Pacyfik, pokazał, że strategiczne interesy Stanów Zjednoczonych to przede wszystkim Indo-Pacyfik, a najważniejszy przeciwnik to jest Chińska Republika Ludowa. Pamiętajmy, że Stany Zjednoczone mają również swoje bardzo żywotne interesy na Bliskim Wschodzie, a Izrael jest jednym z największych sojuszników Stanów Zjednoczonych. Biorąc pod uwagę to, jak Izrael przygotowuje się obecnie do wojny, czy też do wojny prewencyjnej, nawet z Islamską Republiką Iranu, no to każe nam stawiać pytanie o bezpieczeństwo państwa polskiego. Co się stanie, jeżeli dojdzie do wielkiego konfliktu na Bliskim Wschodzie, niekoniecznie między Iranem a Izraelem, ale na przykład między Iranem a Arabią Saudyjską. Co się stanie, jeżeli dojdzie do gorącego konfliktu o Tajwan, w cieśninie tajwańskiej, na Indo-Pacyfiku? Jak będą wyglądały gwarancje sojusznicze Stanów Zjednoczonych wobec Polski? Przyjrzyjmy się tej umowie, którą minister Mariusz Błaszczak podpisał 15 sierpnia 2020 roku, tak zwanej wzmocnionej współpracy obronnej ze Stanami Zjednoczonymi. Przecież tam nie ma żadnych dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa dla państwa polskiego. Stany Zjednoczone po dziś dzień nie rozmieściły na terytorium Polski żadnej ciężkiej dywizji. A generał Hodges powiedział wyraźnie, że to wiązałoby ręce Stanów Zjednoczonych, że Stany Zjednoczone prowadzą politykę elastyczną. Jeśli przyjrzymy się ostatnim wypowiedziom, ostatniej wizycie prezydenta Francji w Stanach Zjednoczonych, Emmanuela Macrona, który spotkał się i z Joe Bidenem, i z Kamalą Harris, i gdzie powiedział, że należy się dzisiaj zastanowić w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, czy szerzej kolektywnego Zachodu, nad negocjacjami z Rosją, co więcej, nad gwarancjami bezpieczeństwa dla Rosji. Powiedział to wyraźnie prezydent Macron w publicznej telewizji TF1. No to widać, że to, o czym pisał profesor John Mearsheimer i szereg innych realistów, także amerykańskich, czyli to porozumienie mocarstw ponad głowami średnich i małych państw jest całkiem realne i może być bardzo to niebezpieczne dla państwa polskiego. Ta sytuacja, kiedy Polska zainwestowała ogromne pieniądze, mówimy o dziesiątkach miliardów złotych w pomoc Ukrainie, także pomoc militarną,
tak naprawdę postawiła na szali swoje dobre relacje z sąsiadami na wschodzie, z Białorusią, z Rosją i właściwie możemy z tego nie mieć nic. Dlatego, kiedy pojawiła się ta inicjatywa Stop Ukrainizacji Polski, ona została źle całkowicie odebrana, bo to nie jest akcja ani rasistowska, ani ksenofobiczna, ona nie jest w ogóle wymierzona przeciwko Ukraińcom, przeciwko ludziom w ogóle nie jest wymierzona. To jest inicjatywa, która ma na celu wskazanie pewnych priorytetów, że to Polak w Polsce powinien być gospodarzem, że językiem urzędowym w Polsce jest język polski i nie powinien język ukraiński dominować na stronach rządowych, czy w ogóle w przestrzeni publicznej i tak dalej, i tak dalej, że pewne kwestie prawne powinny być uregulowane, że pomoc dla uchodźców, realnych uchodźców, czyli tych osób, które uciekają przed wojną z terenów bezpośrednio objętych działaniami wojennymi, powinna być prowadzona. Na to jest zgoda, na to jest zielone światło, ale mówimy nie akcji, zorganizowanej akcji przesiedleńczej. Mówimy nie rozdawnictwu publicznych pieniędzy, jeśli chodzi o pomoc socjalną. Przecież doskonale wiemy chociażby z komunikatów, z wypowiedzi prezydenta Przemyśla, że jest cała masa obywateli Ukrainy z zachodniej części tego państwa, którzy przyjeżdżają do Przemyśla odebrać świadczenia socjalne, po czym wracają na zachodnią Ukrainę. I to niestety jest sytuacja patologiczna. Proszę zobaczyć, jak wielu obywateli Ukrainy przybyło do Polski po 24 lutego, zupełnie nie będąc kontrolowanymi przez polskie służby. Nie było żadnych obozów filtracyjnych, nie było żadnego sprawdzania przez służby specjalne, kto i po co przyjeżdża do Polski. Właściwie puszczono to na żywioł. I tak samo to rozdawnictwo publicznych pieniędzy zostało zrobione na żywioł. Ja zdaję sobie sprawę, że jest tutaj głębsza myśl geopolityczna, czyli pojawia się koncepcja Unii Federacji Polsko-Ukraińskiej, którą ja uważam za pomysł absolutnie szatański, za pomysł absolutnie aberracyjny, mając w pamięci i historię II Rzeczpospolitej, i to, co się wydarzyło na Wołyniu w latach 40. I wiedząc i znając teorie nauki o cywilizacjach, że nie można być cywilizowanym na dwa sposoby, że zderzenie cywilizacji w jednym państwie będzie generowało problemy. I ja jestem osobiście przekonany, że homogeniczność etniczna państwa polskiego, także ta homogeniczność konfesyjna, w miarę jednorodność, jeśli chodzi o także cywilizację łacińską, jest naszym wielkim depozytem. Możemy różnie oceniać okres PRL-u, możemy oczywiście być niezadowoleni z wyniku II wojny światowej i patrzeć krzywo na to, że Polska, będąc w obozie zwycięzców, była tak naprawdę przegranym. Ale jeżeli już mamy patrzeć na pozytywy w naszej historii, to niewątpliwie wielkim depozytem i czymś niezwykle pozytywnym była ta homogeniczność etniczna i konfesyjna Polski po 1945 roku. I to jest ten depozyt, który został wniesiony do III Rzeczpospolitej. Dzisiaj próba sztuczna zmiany struktury etnicznej przez zorganizowaną akcję przesiedleńczą, przez różnego rodzaju takie szatańskie pomysły, które lansuje na przykład pan Marek Budzisz ze think tanku doktora Jacka Bartosiaka Strategy and Future, jakiegoś ukropolu, są absolutnie moim zdaniem nie do przyjęcia, są sprzeczne i z polską racją stanu i przede wszystkim z polskim interesem narodowym, bo polskim interesem narodowym powinno być to pojęcie Polak w Polsce gospodarzy. Tak, ale też pojawiają się takie głosy i częste, czyli wielka Polska, która dzięki właśnie obywatelom ukraińskim, którzy tutaj przyjadą, zostaną Polakami, dzieci, które tutaj się urodzą, a wiemy, że mamy problem demograficzny i że to może być jakieś rozwiązanie tego poważnego kryzysu. Myślę, że to nie jest żadne rozwiązanie. To, że oczywiście część obywateli Ukrainy pozostanie w Polsce, że tutaj założy rodziny, że podda się asymilacji, to nie musi być a priori zagrożenie, natomiast pod warunkiem, że państwo polskie będzie miało strategię asymilacyjną, że nie będą tworzone getta, że nie będzie próba na przykład rozrywania od środka polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego, przejmowania go przez kościół prawosławny Ukrainy. A widzimy niestety takie zakusy, widzimy próby tworzenia struktury w strukturze, prawosławia w prawosławiu, przejmowania struktur polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego przez ten żywioł ukraiński. Widzimy także tworzenie się gett, niestety, ukraińskich i to moim zdaniem jest w dłuższej perspektywie niebezpieczne.
To jest w dłuższej perspektywie niebezpieczne. Masowa imigracja, masowa akcja właściwie przesiedleńcza, bo tu nie chodzi o imigrację, jest niebezpieczna, ponieważ no, cofa nas do II Rzeczpospolitej, która też miała ogromny problem z asymilacją żywiołu ukraińskiego. Z teorii cywilizacji Feliksa Konecznego jasno wynika, nie można być cywilizowanym na dwa sposoby, a tam, gdzie stykają się dwie cywilizacje, w cudzysłowie, bardzo dużym cudzysłowie, w dużym uproszczeniu, niższa i wyższa, prędzej czy później wygra ta niższa. Wygra ta niższa, tak jak zły pieniądz wypiera dobry, chociażby w prawie Kopernika Grishama, no tak tutaj oczywiście ta cywilizacja niższa. I tu powinniśmy mieć strategię asymilacyjną, natomiast puszczanie tego na żywioł, to co robimy... Ale jeżeli jesteśmy w takim kryzysie postmodernistycznym i nasza cywilizacja, to w związku z tym ta cywilizacja no, turańska, która przychodzi, która można powiedzieć, że ona jest trochę ta stepowa, niższa, ale bardziej wytrzymała i też taka, więc że to może akurat jest... Trzeba być adwokatem diabła, ale proszę tę prowokację przyjąć, to może rzeczywiście no, tutaj będzie dla pana jako konserwatysty czy tradycjonalisty, że te tradycje zostaną też bardziej utrwalone, chociażby kwestie, że nie będzie tych stu płci czy iluś tam. No ja myślę, że patrząc na strategię amerykańską, patrząc na narrację strategiczną Stanów Zjednoczonych, która mówi o tym, że walka dzisiaj za Ukrainę to jest walka także w agendzie LGBT, walka za prawa LGBT, próba łączenia w ogóle tego, jak ja to nazywam umownie, zachodniactwem, bo nie nazywam tego absolutnie cywilizacją zachodnią czy cywilizacją łacińską, ale ekspansja tego zachodniactwa z ideologią gender, z ideologią LGBT niestety także obejmuje dzisiaj Ukrainę. I gdyby rzeczywiście tak było, że jakaś część diaspory ukraińskiej wnosi te wartości tradycjonalistyczne, nie byłoby w tym nic złego, gdyby jeszcze chciała przyjąć polską kulturę, polski język, zasymilować się z naszym narodem, z naszym społeczeństwem, to nie widziałbym w odpowiednich oczywiście proporcjach, wszystko oczywiście musi mieć swoją miarę, nie widziałbym w tym nic złego, ale widzimy, że tak się nie dzieje. Są oczywiście przypadki, że mamy dobre przykłady asymilacji ze strony obywateli Ukrainy, ale widzimy także ogromny wzrost przestępczości. Ja to wiem po prostu od ludzi, którzy mieszkają, czy w Rzeszowie, czy w Przemyślu, czy w Lublinie, czy w Białymstoku, czy w Olsztynie na Warmii i w województwie warmińsko-mazurskim, że jednak ten wzrost przestępczości nie bierze się znikąd, prawda? Władza próbuje wyciszać te informacje na temat wzrostu przestępczości, na temat przemytu broni, na temat napadów z bronią w ręku, na temat włamań do mieszkań, na temat pobić, rozbojów. No niestety widzimy, że następują początki zderzenia cywilizacji. To jest niestety takie preludium do tego, co obserwowaliśmy w II Rzeczpospolitej, a ja nie widzę żadnej strategii asymilacyjnej ze strony państwa polskiego. No tak, Polak też kradnie, ale pojawiło się takie pytanie, które nie wiem, czy zaznaczyłam, ale na pewno zapamiętałam, że czy odwołał już pan twierdzenie, że tam to zajście, że nastąpiło zabicie nożem polskiego obywatela i że pan twierdził, że to zrobił obywatel Ukrainy, czy pan się już z tego wycofał? Ja w ogóle nie wiem, czy kogoś złapano. Chodzi o zabójstwo na Nowym Świecie. Tak, natomiast policja sprawę wyciszyła i właściwie nie wiemy, co się tak naprawdę wydarzyło. Poszlaki wszystkie wskazywały, nagrania także z miejsca zdarzenia wskazywały na to, że w zajściu brali udział obywatele Ukrainy, natomiast sprawa została absolutnie wyciszona i trudno dzisiaj o tym rozstrzygać, co się tak naprawdę stało. Mm-hmm. Jeśli pan pozwoli, to przyszlibyśmy do pytań naszych patronów i widzów i na tej części byśmy zakończyli, a my sobie tutaj przejrzymy, pokażę panu pytania. Było ich bardzo, bardzo dużo na samym YouTubie, tak? Zawsze proszę państwa ze względów technicznych, żeby to było na dziale społeczność YouTube, ale oczywiście bardzo dużo pojawiło się też na Twitterze, Facebooku, no i tych trochę starałam się zadać te pytania, mówiąc tutaj w naszej rozmowie, natomiast tutaj będę chciała panu przedstawić i żebyśmy wybrali te takie, które jeszcześmy nie omawiali tych tematów, albo też niewystarczające, albo też, że uzna pan za interesujące. Także wybieramy
pytania. I witamy w drugiej części naszej rozmowy. Będziemy odpowiadać na pytania naszych patronów i widzów, a też chciałam przypomnieć Państwu, że naszym patronem naszego programu jest Fundacja FAIR na rzecz uczciwej bankowości. I pytania naszych patronów. Pan Marcin Mączka. Co pan doktor odpowie szerokiej grupie komentatorów na stwierdzenie, że jest pan wprost uważany za stronnika Rosji i jej polityki międzynarodowej szkodliwej dla Polski? Trochę pan już o tym mówił, ale... To pokrótce. Ja, tak jak wielokrotnie podkreślam w swoich publicznych wystąpieniach, nie jestem zwolennikiem jakiegoś głębokiego, trwałego, wieczystego sojuszu Polski z Rosją. Absolutnie nie. Uważam, że Polska powinna prowadzić politykę w oparciu o zasadę zero wrogów wśród sąsiadów i zasadę, po pierwsze, interesy gospodarcze. Tutaj absolutnie zgadzam się z polskim przedwojennym prawnikiem, jednym z twórców jednych ze szkół geopolitycznego myślenia w Polsce, Włodzimierzem Wakarem, który uważał, że Polska ma przede wszystkim położenie tranzytowe. Nie przejściowe, nie pomostowe, tranzytowe, a zatem takie na osi północ, południe, wschód, zachód i powinniśmy z tego maksymalnie korzystać. Nie bawić się w żadne mrzonki o Międzymorzu, o budowie jakiegoś imperium polskiego itd., itd. Powinniśmy budować mocarstwo gospodarcze i w tym zakresie powinniśmy korzystać z tego, co daje nam geografia, z tego, co daje nam wola ludzka, z tego, co daje nam nasz horyzont strategiczny, nasza kultura strategiczna. Powinniśmy kupować tanie surowce od Rosji, powinniśmy handlować z Rosją, nie szukać problemów tam, gdzie ich nie ma. Rosja nie ma żądań terytorialnych wobec państwa polskiego. Nikt rozsądny w Polsce nie ma żądań terytorialnych wobec Rosji. Nie ma żadnej liczącej się mniejszości rosyjskiej w Polsce, która miałaby swoje jakieś żądania polityczne, ani polskiej w Rosji. Za to mamy wspólne, jak najbardziej mamy wspólne interesy gospodarcze. Zresztą w kontekście rozwijanego od 2013 roku nowego jedwabnego szlaku chińskiej propozycji przedstawionej przez Xi Jinpinga uważam, że jak najbardziej Polska z Rosją powinny współpracować. Nie tylko Polska z Rosją, ale Polska, Białoruś, Rosja, Niemcy, Francja. To jest w naszym dobrze pojętym interesie, aby integrować gospodarczo kontynent eurazjatycki. To jest nasz cel, to jest nasza racja stanu, to jest nasz polski interes narodowy. Natomiast ci, którzy mówią, że jest to sprzeczne z polską racją stanu, że w ogóle nie ma mowy o jakimkolwiek pokoju z Rosją, że Polska jest skazana na wojnę z Rosją, to ci ludzie właśnie przeczą polskiej racji stanu, no bo sytuowanie Polski jako zderzaka strategicznego Stanów Zjednoczonych czy mocarstw anglosaskich to jest nic innego jak szykowanie Polski i Polaków do hekatomby. A wiemy doskonale, że Polska, jak już powiedziałem w pierwszej części naszego spotkania, nie jest absolutnie przygotowana do takiej wojny i zresztą z jakiej racji polskie kobiety, dzieci, polscy mężczyźni, polscy żołnierze mieliby przelewać krew za interesy hegemona amerykańskiego, za hegemonię liberalną Stanów Zjednoczonych. To jest absurd. To jest po prostu absurd. Mówi pan o tej hegemonii amerykańskiej i też przygotowując się widziałam, że pan przygotowuje film, który będzie się nazywał Stop Amerykanizacji. Stop Amerykanizacji Polski, dokładnie jest ten film. Jestem scenarzystą, reżyserem i producentem tego filmu. Uważam, że Polakom po prostu należy się prawda. Po roku 1989 zatriumfowała taka narracja w Polsce, a zwłaszcza po roku 1999, że Stany Zjednoczone to jest wzór cnót wszelakich, że to jest wzór wolności, wzór demokracji, że jest to wzór państwa pokojowego, że jest to mocarstwo, które tak naprawdę zaprowadza pokój na ziemi. No i właściwie powinniśmy się upodobnić do Stanów Zjednoczonych, powinniśmy zacieśniać sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. A prawda jest zgoła inna. Stany Zjednoczone to jest państwo, które, no, można powiedzieć, jest winne największej liczby ofiar po roku 1991 i przyznają to sami Amerykanie. Brown University, amerykański uniwersytet, prowadzi taki program Costs of War, z którego jasno wynika, że po roku 2001, między rokiem 2001 a 2021, w wyniku wojen napastniczych prowadzonych przez Stany Zjednoczone, w wyniku interwencji zbrojnych w Afganistanie, w Iraku, w Pakistanie, w Jemenie, zginęło około 900 tysięcy ludzi. To są absolutnie, no,
niewyobrażalne tak naprawdę rzędy wielkości. Jeśli spojrzymy na rok 1999 i bestialskie, zbrodnicze bombardowanie Jugosławii, gdzie nie było żadnych podstaw, jeśli chodzi o prawo międzynarodowe. Wiemy dobrze, że pretekstem była zbrodnia w Raczaku, która tak naprawdę została sfingowana i potwierdziły to ekspertyzy niezależne fińskich specjalistów z zakresu medycyny sądowej. Zostało to upublicznione w roku 2000 przez czasopismo Berliner Zeitung. Wiemy doskonale, że była to prowokacja UCK, organizacji nazwanej przez wielu organizacją terrorystyczną. Wiemy dobrze, że w wyniku bombardowań NATO i to bombardowań dywanowych, tam było ponad 30 tysięcy lotów bojowych, ponad 400 samolotów, bombardowano szkoła, przedszkola, pociągi, autobusy, zginęło ponad 2 tysiące cywilów, z czego mnóstwo dzieci. Do dzisiaj generał Wesley Clark, dowodzący tą wojną, tą agresją, a nieuprawnioną agresją amerykańską i ich sojuszników ze Stanów, z NATO, nie poniósł żadnej odpowiedzialności karnej. Tutaj przywódcy Stanów Zjednoczonych powinni stanąć przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. To była zbrodnia przeciwko ludzkości. Niestety Sojusz Północnoatlantycki rozpoczął negowanie porządku międzynarodowego od no właśnie zbrodni na cywilach w Jugosławii. Zresztą stworzenie państwa o nazwie Kosowo jest także mocno wątpliwe, jeśli chodzi o kwestie prawa międzynarodowego, jeśli chodzi o racje moralne, etyczne. Wiemy dobrze, że Kosowo jest kolebką Serbów i to, co zrobiono w ogóle z Serbią, jest absolutnie zbrodnią. Jest zbrodnią przeciwko ludzkości. Tworzenie separatystycznych republik czy bombardowanie obiektów cywilnych, cywilnej infrastruktury krytycznej przecież nie rozpoczęło się na Ukrainie. Tego nie rozpoczęła Rosja. Warto o tym głośno mówić. Ja potępiam, żeby była też jasność. Pan właśnie rzeczywiście widziałam, że wszędzie pan mówi, to pan zdecydowanie, że potępia pan zachowanie Rosji w stosunku do Rosji. Oczywiście, że tak. Ja potępiam politykę, którą prowadzi Władimir Putin, potępiam agresję rosyjską na Ukrainę, potępiam ostrzeliwanie cywilnej infrastruktury ukraińskiej i nigdy tego nie ukrywałem. Od samego początku, od roku 2014 uważam, że niepotrzebna jest zupełnie agresja i ustosowanie przemocy w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku. Tu się zgadzam z Narendrą Modim, z premierem Indii, który powiedział, że we współczesnym świecie przemoc w stosunkach międzynarodowych powinno się wyeliminować, ale też jestem realistą. Też trzeba znać proporcje. To nie Rosja rozpoczęła stosowanie przemocy w stosunkach międzynarodowych po zakończeniu zimnej wojny. To nie Rosja rozpoczęła ostrzeliwanie szpitali, żłobków, przedszkoli, autobusów, pociągów. To rozpoczęły Stany Zjednoczone i to się wydarzyło w roku 1999 pod bardzo wątpliwymi. Tak naprawdę znaleziono pretekst, który okazał się sfingowanym być dowodem, mówię o tej masakrze w Raczaku, i pod tym pretekstem dokonano rzezi cywilów w byłej Jugosławii. W związku z tym tak samo stworzenie Republiki Separatystycznej w postaci Kosowa, oderwanie po prostu tej republiki od państwa federacyjnego, od Jugosławii, to także jest dzieło Amerykanów. To ale nie Rosja rozpoczęła. Ale po co im to? Ale to jest bardzo proste. Amerykanie, tak jak opisywał to bardzo szeroko na łamach wielkiej szachownicy profesor Zbigniew Brzeziński, a obecnie o tym bardzo szeroko mówi George Friedman, zarządzają poprzez konflikt. Wywołują różnego rodzaju konflikty na obszarze Eurazji, umacniając swoją wysuniętą obecność w Eurazji, ale także wypychając wpływy rosyjskie. To wypychanie wpływów rosyjskich z Eurazji rozpoczęło się właśnie w 1999 i to jest systematycznie kontynuowane. Victoria Nuland, bardzo wysoki urzędnik w Departamencie Stanu, przyznała w roku 2013, że od 1991 roku Stany Zjednoczone przeznaczyły na pomarańczową rewolucję, na stworzenie kolorowej rewolucji na Ukrainie ponad 5 miliardów dolarów. To pokazuje, jak głęboko Stany Zjednoczone ingerują w ogóle w Eurazji, prawda? Jeśli spojrzymy, że Stany Zjednoczone mają od 700 do 800 baz wojskowych na całym świecie, no to pytanie po co? No przecież nie, Stany Zjednoczone nie są tutaj gołąbkiem pokoju. Wystarczy spojrzeć na ich agresję na Irak, na Afganistan, na to, co się wydarzyło w ramach tak zwanej arabskiej wiosny. Ile istnień ludzkich pochłonęła hegemoniczna polityka Stanów Zjednoczonych i warto o tym mówić. Warto także mówić o tym, co jest bardzo niewygodne.
dla polityków w Polsce i nie tylko obecnie rządzącej opcji, ale na przykład rządów SLD-PSL. Mam na myśli pierwsze i najważniejsze złamanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, stworzenie tajnego więzienia CIA w Starych Kiejkutach. To jest zbrodnia, to co zrobiono, ponieważ stosowanie tortur jest zakazane w prawie polskim, podobnie jak przetrzymywanie ludzi bez wyroku sądu, co miało miejsce właśnie w Starych Kiejkutach. Wiemy doskonale o łapówce, którą zorganizowana grupa przestępcza w służbach specjalnych w Polsce przyjęła od CIA. Mówi się tutaj o 15 milionach dolarów. Mówi się tutaj o przejęciu służb cywilnych PRL-u przez CIA. O tym pisze Instytut Pamięci Narodowej, chociażby w książce pod tytułem Koniec Imperium MSW. Zresztą sam IPN stworzył debatę, która jest jeszcze dostępna na YouTubie, czy polski wywiad, czy wywiad cywilny PRL został przejęty przez CIA, którą prowadził pan Piotr Wojciechowski. No niestety mamy do czynienia z sytuacją, w której państwo polskie ma bardzo mocno ograniczoną suwerenność, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa, politykę obronną, politykę zagraniczną i warto o tym mówić, warto informować o tym społeczeństwo. Jakby naruszanie konstytucji nie zaczęło się wraz z rządami, z początkiem rządów Prawa i Sprawiedliwości w Polsce, czy tym drugą odsłoną rządów PiS-u w 2015 roku. Pierwsze miało miejsce na początku XXI wieku i tutaj mówię to absolutnie wprost. Takie osoby jak pan Aleksander Kwaśniewski, pan Leszek Miller, szereg ówczesnych polityków i funkcjonariuszy i żołnierzy służb specjalnych są odpowiedzialni za złamanie konstytucji. Mówimy o bardzo poważnych zarzutach udowodnionych w międzynarodowych śledztwach, czy to w śledztwie Parlamentu Europejskiego, czy jeżeli chodzi o Międzynarodowy Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. W 2014 roku zapadł wyrok w tej sprawie i to jest udowodnione. Nie tylko w śledztwach dziennikarskich na łamach Washington Post, ale także mamy zmowę milczenia. To jest nieprawdopodobne, to jest niewyobrażalne, jak głęboko doszło do łamania prawa w Polsce, łamania konstytucji, jak zszargano polską suwerenność, jak podporządkowano służby specjalne w Polsce służbom obcym, jak dzisiaj polska polityka zagraniczna, polityka bezpieczeństwa i polityka obronna jest głęboko podporządkowana pod strategiczny interes Stanów Zjednoczonych. O tym się nie mówi, o tym widać tutaj tę wielką cenzurę, która panuje i dlatego pomysł na film. Jest strona stopamerykanizacji.pl, tam są informacje ogólne na temat filmu. Jest możliwość wsparcia tego filmu, jest to film dokumentalny, oparty na konkretnych źródłach. Moim celem jest pokazanie... Czy on już jest gotowy, tak? Nie. Zdjęcia się już zaczęły. Mamy pełną dokumentację tego filmu, jeśli chodzi zarówno o tajne więzienia CIA, przejęcie polskich służb części polskich służb przez służby amerykańskie, jeżeli chodzi także o pokazanie tego, że Amerykanie wcale nie są takim gołąbkiem pokoju, pokazanie po prostu prawdy, aby każdy wyciągnął swoje wnioski i mógł mieć tutaj swoje zdanie. Pokazujemy, jak rząd w Warszawie szkolił żołnierzy Arabii Saudyjskiej, gdzie w tym samym czasie, kiedy żołnierze Arabii Saudyjskiej odbywali szkolenie w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, siły zbrojne Arabii Saudyjskiej bombardowały infrastrukturę cywilną w Jemenie, mordowały kobiety, dzieci i w tym samym czasie rząd w Warszawie zadecydował o tym, że należy szkolić żołnierzy państwa oskarżanego o sponsorowanie terroryzmu, państwa, które morduje dziennikarzy. Mam na myśli chociażby pana Khashoggiego, zamordowanego z rozkazu, jak wszystko wskazuje, Muhammada bin Salmana. No mamy absurdalną sytuację, gdzie państwo polskie staje się tak naprawdę narzędziem, instrumentem, przedmiotem w polityce hegemonicznej Stanów Zjednoczonych i ja temu mówię stop. Stop amerykanizacji Polski. Kto panu puści ten film? Słucham? Kto panu puści ten film? Puścimy go w wolnym dostępie, on będzie nieodpłatnie dostępny. Ale czy YouTube panu nie zablokuje? Będzie, zobaczymy. Będą pokazy otwarte na terenie całej Polski, będzie rozmowa, będą dyskusje, będą debaty, będą spotkania także z bohaterami tego filmu. No myślę, że będzie ciekawie. Oj, będzie gorąco. Pan J. Michał K.R. Szanowny panie, czy Ukraina zostanie osamotniona w walce, czy nie? Przypominam, Polska po napaści Niemiec została cynicznie opuszczona przez zapewniających pomoc sojuszników. I jeszcze apel do hejterów. Opamiętajcie się. Serdecznie pozdrawiam pana, a jeszcze bardziej serdecznie panią Monikę i Jacek Krzemień. Ojciec Jacek Krzemień, ksiądz, bardzo też ojca. Serdecznie pozdrawiam. Również przyłączam się do pozdrowień. Myślę, że nie jest to wykluczone, że taki scenariusz nie jest wykluczony.
Zgadzam się tutaj z panem profesorem Johnem Mearsheimerem. Wysoko sobie cenię postać pana profesora. Bardzo bliski jest mi realizm i tak zwany neorealizm ofensywny. Użyję tego żargonu akademickiego, jeśli chodzi o teorię stosunków międzynarodowych. Polecam pani redaktor i polecam państwu książkę pod tytułem Wielkie złudzenie profesora Mearsheimera, przetłumaczoną na język polski, która pokazuje, do jakiej ślepej uliczki prowadzi tak naprawdę taka chęć absolutnie bezwarunkowego parcia na obronę liberalnych hegemonii Stanów Zjednoczonych, która załamuje się po roku 2008. Profesor Mearsheimer mówi wprost, że dzisiaj Stany Zjednoczone są backpasserem, czyli są państwem, są mocarstwem, które stara się cudzymi rękami wyciągać kasztany z ognia. Stara się pozyskać tak zwanych backcatcherów. I takim backcatcherem jest Ukraina i jest Polska, które mają być takim przedłużeniem ramienia amerykańskiego w realizacji amerykańskiej hegemonii. Czyli krótko mówiąc, tymi cudzymi rękami, ukraińskimi i polskimi, Stany Zjednoczone starają się osłabić samą Federację Rosyjską. Wiemy doskonale, że to nie Federacja Rosyjska jest głównym geopolitycznym przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych. To jest Chińska Republika Ludowa, ale wiemy również, że od 1996, czyli od czasu powstania Szanghajskiej Piątki, a później Szanghajskiej Organizacji Współpracy, a następnie Grupy BRICS, czyli takiego, można powiedzieć, geopolitycznego południa, integracji peryferii, półperyferii przeciwko światowemu centrum kapitalistycznemu pod egidą Stanów Zjednoczonych, powstaje alternatywa i Stany Zjednoczone starają się osłabić tandem rosyjsko-chiński, który jest motorem napędowym tej przeciwwagi, tej alternatywy wobec grupy G7, wobec tego kolektywnego Zachodu, no poprzez osłabienie tego słabszego ogniwa w tym tandemie, czyli Rosji. Celem Stanów Zjednoczonych nie jest rozpad Rosji, nie jest defragmentacja państwa rosyjskiego, jakaś niekontrolowana implozja Rosji, bo na tym skorzystałyby oczywiście najbardziej Chiny. Celem Stanów Zjednoczonych jest maksymalne osłabienie Rosji i próba przeciągnięcia na swoją stronę, ewentualnie, no, można powiedzieć, taka próba skłonienia Rosji, aby zajęła postawę życzliwej neutralności wobec Stanów Zjednoczonych w ewentualnym większym konflikcie na Indo-Pacyfiku. Mówimy tutaj w teorii stosunków międzynarodowych czy w geopolityce o tak zwanym odwróconym manewrze Kissingera-Nixona. W latach 70. Stany Zjednoczone poprzez swoją dyplomację, postać właśnie Henry'ego Kissingera jako szefa amerykańskiej dyplomacji, starały się odciągnąć Chińską Republikę Ludową od ścisłych relacji ze Związkiem Sowieckim. To zostało zapoczątkowane w 72 roku. Ostatecznie pod koniec właśnie lat 70. zostało osiągnięte, zostały nawiązane relacje amerykańsko-chińskie. To był wielki sukces dyplomacji amerykańskiej i dzisiaj można powiedzieć, że mamy do czynienia z taką próbą odwróconego manewru Kissingera-Nixona, czyli przeciągnięcia Rosji na stronę Zachodu. Ale dziś Rosja jest jeszcze za słaba, aby to można było wymóc na tym państwie. W związku z tym ta próba osłabienia Rosji, która rozpoczęła się w roku 1999 ostrzałem, bombardowaniem Jugosławii, przez próbę przeciągnięcia Ukrainy, wywołania kolorowej rewolucji na Ukrainie, wciągnięcia w system euroatlantycki tego państwa. No i oczywiście dzisiaj wspieranie Ukrainy, wspieranie militarne ma na celu osłabienie Rosji. Ukraina jest wykorzystywana absolutnie instrumentalnie w tym zakresie i nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, że jeżeli wyczerpią się po prostu zdolności mobilizacyjne państwa ukraińskiego, zdolność do prowadzenia działań militarnych, Stany Zjednoczone będą próbowały wepchnąć Polskę do tej wojny i poświęcą Ukrainę. Poświęcą Ukrainę, gdyby Stanom Zjednoczonym naprawdę zależało na niepodległości Ukrainy, gdyby Stanom Zjednoczonym zależało na zachowaniu całości, integralności, niepodzielności państwa ukraińskiego, to interweniowałyby zbrojnie. To NATO zamknęłoby przestrzeń powietrzną nad Ukrainą. Ma takie zdolności. Stany Zjednoczone mają takie zdolności, ale wiemy doskonale, że nie o to chodzi. Świetnie ten mechanizm opisał profesor John Mearsheimer i wiemy doskonale, że tutaj bardzo cynicznie polityka amerykańska, czy ta geopolityka amerykańska wykorzystuje Ukrainę. Ukraina dzisiaj jest stworzeniem geostrategicznym, o którym pisał profesor Zbigniew Brzeziński. Jak Ukraina przestanie spełniać te role, przestanie być przydatna dla Stanów Zjednoczonych, takim stworzeniem geostrategicznym, takim zderzakiem geostrategicznym stanie się państwo polskie, co jest oczywiście śmiertelnie niebezpieczne dla naszego kraju. Także niestety ja spodziewam się tego, że mocarstwa porozumieją się ponad głowami. Ponad głowami takich państw jak Polska i Ukraina. Zresztą świetnym przykładem tego były porozumienia mińskie, gdzie weszła do gry tak zwana grupa normandzka, gdzie weszły do gry Wielka Brytania,
Francja, Niemcy, które ponad głowami właściwie także Polski porozumiewały się w zakresie no tutaj kwestii rozejmowych, czy to pod koniec 2014 roku, czy na początku roku 2015. Niestety ja nie mam dobrych informacji dla Ukrainy. Ukraina jest absolutnie cynicznie, tak jak powiedziałem, wykorzystywana i jeżeli przestanie, mówiąc już językiem bardzo brutalnym, takim geopolitycznym, przestanie być potrzebna, to Stany Zjednoczone przejdą nad tym do porządku dziennego. Mm-hmm. Pytanie od pana Pawła Rudnika. Czy podziela pan moje odczucia, że polskie władze zbyt dużo wyobrażają sobie po tak zwanej przyjaźni polsko-ukraińskiej, że władze w Kijowie w dogodnym dla siebie momencie poświęcą tę wirtualną przyjaźń na poziomie rządowym, oficjalnym w imię własnych interesów? Myślę, że to już doskonale widać. Widać to podejście strony ukraińskiej do relacji z Polską. Było to widać w grudniu 2021 roku, czyli jeszcze przed tą nową rosyjską ofensywą, kiedy Ukraina wstrzymała, jednostronnie wstrzymała transporty kolejowe z Chin do Polski, z Polski do Chin. Tutaj spółka PKP LHS no, sporo straciła na tym. Tam chodziło o to, aby wymóc większą liczbę pozwoleń na transport międzynarodowy, jeśli chodzi o transport kołowy, jeśli chodzi o tak zwane tiry. Widać to doskonale po kulcie OUN-UPA, Bandery, Szuchewycza, wielu innych zbrodniarzy, ludobójców na Ukrainie. Ukraina sobie absolutnie nic nie robi z polskiej wrażliwości historycznej, nie robi sobie nic z prawdy historycznej. Świetnym tego przykładem są wypowiedzi pana Andrija Melnyka, byłego ambasadora Ukrainy w Berlinie, a od niedawna wiceministra spraw zagranicznych państwa ukraińskiego. To jest absolutny skandal, że człowiek, który jest kłamcą wołyńskim, który pomniejsza zbrodnie, ludobójstwo na Polakach dokonane na Wołyniu w latach 40., człowiek, który wybiela Stepana Banderę, człowiek, który próbuje usprawiedliwiać w ogóle ludobójców. To jest coś niewyobrażalnego, że Melnyk mówi o tym, że no, to ludobójstwo właściwie było do usprawiedliwienia, bo Polacy prześladowali Ukraińców w II Rzeczpospolitej. Taki jest kontekst tej wypowiedzi, czy taki jest duch tej wypowiedzi, którego w jego wywiadzie dla jednego z niemieckich dziennikarzy, który no, wywołał bardzo duże poruszenie, bardzo dużą burzę, blisko 3-godzinna rozmowa, która ukazała się na YouTubie i właściwie nie ma żadnego dementi, nie ma żadnego odcięcia się takiego realnego od tej wypowiedzi. Co więcej, pan Melnyk zostaje wiceszefem ukraińskiej dyplomacji. No, to jest coś niewyobrażalnego. Jest coś absolutnie niewyobrażalnego. Proszę zobaczyć, że o tyle, o ile Rosjanie przeprosili, prezydent Federacji Rosyjskiej w latach 90. przeprosił Polaków za zbrodnię katyńską. Miejsce kaźni, symbolicznie oczywiście cmentarz w Katyniu jest, no jest, można powiedzieć, godnie mamy, upamiętniony, znaczy jest zadbany ten cmentarz. Natomiast jeżeli chodzi o te kaźń Polaków na Wołyniu, to właściwie tam są pola. Nigdy władze Ukrainy, ani prezydent Zełenski, mimo tej ogromnej pomocy, którą państwo polskie i zwykli Polacy okazują Ukraińcom i Ukrainie, nie przeprosił nigdy za ludobójstwo na Wołyniu. Ani prezydent Ukrainy, ani premier, ani parlament ukraiński, ani nikt z liczących się polityków ukraińskich nigdy Polaków nie przeprosił za zbrodnię ludobójstwa. Co więcej, polska delegacja, na przykład w grudniu 2021 roku, na czele z panem profesorem Zbigniewem Rau, czyli szefem polskiej dyplomacji, jest przyjmowana w hotelu, przed którym wiszą banderowskie czerwono-czarne flagi. Przecież to jest ogromny policzek dla państwa polskiego. Ja nie rozumiem, jak w tych okolicznościach pan Łukasz Jasina, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, może mówić w ogóle takie słowa, że na Ukrainie taki jest klimat, że taka jest po prostu sytuacja i usprawiedliwiać stronę ukraińską. Co więcej, w marcu 2022 roku pan Jasina powiedział, cytuję, jesteśmy sługami narodu ukraińskiego. Koniec cytatu. No jeżeli padają takie słowa ze strony polskich dyplomatów, polskiego urzędnika, który jest twarzą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czego my oczekujemy od strony ukraińskiej? No, moim zdaniem jeszcze większych roszczeń, jeszcze większego tonu roszczeniowego, jeszcze większych pretensji, jeszcze większych żądań pod adresem rządu polskiego. To jest mentalność postsowiecka, to jest cywilizacja turańska. Jeżeli się jej okazuje słabość, jeżeli się jej okazuje uległość, jeżeli nie szanuje się samego siebie, no to trudno, żeby ta mentalność, ta cywilizacja szanowała nas. Dlatego ja nie widzę tutaj na dzisiaj jakichś świetlanych perspektyw, ani nawet jakichś pozytywnych perspektyw w relacjach polsko-ukraińskich. Myślę, że te pozytywne relacje się bardzo szybko skończą, jak skończy się pomoc Zachodu dla Ukrainy, czy też zostanie ona znacznie ograniczona. Wszystko na to wskazuje, że państwa tak zwanego kolektywnego Zachodu nie mają dużej już przyjemności ani woli do finansowania państwa ukraińskiego i ten kurek z pieniędzmi się prędzej czy później
zakręci i zobaczymy, jaka będzie reakcja strony ukraińskiej. Widać to radykalizujące się nastroje na Ukrainie, widać ten kult OUN-UPA, widać ten rozwijający się nie nacjonalizm, a szowinizm ukraiński, wszechobecne, przynajmniej na zachodniej Ukrainie, flagi czerwono-czarne, to niczego dobrego nie znamionuje. To absolutnie niczego dobrego nie znamionuje i wiemy doskonale, że te rozchwiane emocje na wojnie, które dzisiaj dominują w mediach społecznościowych, także w relacjach międzyludzkich, mogą bardzo łatwo zostać obrócone o 180 stopni. Historia, jaka jest, to doskonale wiemy. Żadne rowy nieporozumienia historyczne między Polakami a Ukraińcami nie zostały zasypane, nie rozwiązano szeregu kwestii, począwszy od ekshumacji ofiar Polaków, ofiar ludobójstwa na Polakach na Wołyniu, po kwestie polityki historycznej. Absolutnie my, jako Polacy, nie możemy się zgodzić na kult ludobójców. To jest absolutnie sprzeczne z polską racją stanu i każdy, kto dzisiaj mówi o tym, że zapomnijmy o historii i tak naprawdę przejdźmy na tym do porządku dziennego, a właściwie to nawet uznajmy, że UPA to walczyło z Sowietami, a dzisiaj no właśnie szowiniści ukraińscy, którzy obwieszają się tymi symbolami neonazistowskimi, to też walczą z Rosjanami, więc to jest usprawiedliwione. To jest bardzo krótko wzroczne myślenie. To się zemści prędzej czy później na narodzie polskim. Obym się mylił, ale znając historię, znając pewne mechanizmy polityczne, jestem przekonany, że prędzej czy później się to zemści. Ta uległość wobec kultu ludobójców. Przed jeszcze to taką eskalacją wojenną, jaka jest od lutego, to w 2014 albo 2014, minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna, który mówił o tym, że Auschwitz wyzwolili Ukraińcy. Przecież była to jako też... Wiemy doskonale, że jednymi z KAPO, i to jednym z najbrutalniejszych KAPO w obozach koncentracyjnych niemieckich, SS koncentracyjnych byli także Ukraińcy. Wiemy, że również Ukraińcy brali udział w krwawym tłumieniu Powstania Warszawskiego. Jest taka próba fałszowania historii, jest tak naprawdę na bardzo krótkich nogach. Jest to tak naprawdę, ma bardzo, bardzo słabe podstawy i prędzej czy później się zemści. Doskonale o tym wiemy, że próba fałszowania historii, próba fałszowania prawdy historycznej prędzej czy później się po prostu zemści. Pewne rzeczy trzeba przerobić. Przerabialiśmy to w relacjach polsko-niemieckich, które przecież nie są idealne dzisiaj, ale wiele rzeczy udało się, można powiedzieć, załatwić. Pewne rzeczy, pewne rowy nienawiści udało się zasypać bądź przysypać dzięki tej postawie niemieckiej, jeżeli chodzi o przyznanie się do win, przeproszenie za zbrodnie. To jest bardzo, bardzo ważne, aby umieć przeprosić za zbrodnie, za ludobójstwo. Po stronie ukraińskiej nie widać niestety tej chęci. Kolejne pytanie pana Pawła Rudnika. Co powinna zrobić Polska w sytuacji porażki militarnej Ukrainy wskutek zaniechania pomocy Zachodu i USA i jej upadku jako państwa? Z kim wtedy szukać sensownego sojuszu, bo na 200% kolejnym celem agresji rosyjskiej będzie prędzej czy później Polska. No to czyli to, o czym pan mówił. Czy sensownym krokiem nie będzie dążenie do opracowania własnej broni atomowej, a nie zabawa wypożyczania rakiet nuklearnych, do których przyciski i tak są na Zachodzie? No to odpowiadając na pierwszą część tego pytania. Gdyby rzeczywiście doszło do porażki Ukrainy w tej wojnie, jest kilka scenariuszy, łącznie z defragmentacją państwa ukraińskiego. Bardzo wątpię w to, aby Rosja chciała wchłaniać całą Ukrainę. No, pytanie, po co miałaby przyłączać do Federacji Rosyjskiej zachodnią Ukrainę, gdzie jest tak rozwinięta świadomość narodowa, co więcej, gdzie jest tak silny nacjonalizm ukraiński, no ocierający się wręcz o szowinizm, o ten kult zbrodniarzy właśnie OUN-UPA, Szuchewicza, Bandery i wielu, wielu innych, gdzie nie ma wielkich zasobów naturalnych w odróżnieniu od centralnej, południowej i wschodniej części Ukrainy, to byłoby moim zdaniem irracjonalne. Co robić wtedy? No cóż, warto sięgnąć do koncepcji Jerzego Giedroycia, ale odczytywanej mądrze, odczytywanej w pełni. Myślę, że świetnie to opisał dr Michał Siudak, to jest ukrainoznawca z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wielokrotnie wskazywał na to, że w Polsce tak naprawdę bardzo mocno, no można powiedzieć, traktuje się groteskowo koncepcji Juliusza Mieroszewskiego i Jerzego Giedroycia. Czyta się ich połowicznie, to znaczy, że trzeba wspierać koncepcję ULB, Ukraina, Litwa, Białoruś, jako państwa niepodległe, jako bufory przed Rosją, ale już nie czyta się drugiej części tej samej kartki, drugiej strony, gdzie jest napisane, że jeżeli na Litwie, Białorusi, Ukrainie
dojdą do władzy, do sprawczości czynniki antypolskie, dojdzie do rozwoju nacjonalizmu czy szowinizmu, którego korzeniem będzie antypolonizm, wówczas należy taktycznie zbliżyć się do Rosji. Należy ocieplać relacje z Rosją, ponieważ Rosja stanowi tutaj przeciwwagę dla nacjonalizmu czy też szowinizmu ukraińskiego, białoruskiego czy litewskiego. Niestety polski, niestety chociażby polityka, którą prowadził pan Aleksander Kwaśniewski jako prezydent Rzeczypospolitej, która sprowadzała się do takiego postawienia sprawy, że nie ma niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy, co jest oczywiście absurdem z punktu widzenia geopolityki i bycia przez pełnienia przez polskich dyplomatów roli adwokata państwa ukraińskiego, to była polityka bezwarunkowej pomocy państwu ukraińskiemu. Ona jest do dzisiaj realizowana. Ja ją nazywam na użytek publicystyczny doktryną Kwaśniewskiego, czyli bezwarunkowa pomoc dla Ukrainy bez względu na to, jaka ta Ukraina jest. Czy jest czerwona, czy jest biała, czy jest czerwono-czarna. Niestety ta Ukraina jest coraz bardziej czerwono-czarna, a polska polityka i polska pomoc dla Ukrainy jest nadal absolutnie bezwarunkowa i to jest niestety proszenie się o potężne problemy. Podobnie jak hodowanie nacjonalizmu białoruskiego. Niestety widzimy, że dzisiaj na terytorium państwa polskiego mamy potężne wsparcie dla opozycji białoruskiej, wręcz tworzenie bojówek tego złożonych z opozycjonistów białoruskich, do czego się oficjalnie przyznaje telewizja Biełsat, na którą przypomnę tylko, że w 2020 roku poszło ponad 200 milionów złotych z budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Coś niewyobrażalnego. Tak, pani Romaszewska-Guzy cały czas jest, tak? Tak. W związku z tym mamy tutaj do czynienia moim zdaniem z absolutnym niezrozumieniem koncepcji Giedroycia. W interesie państwa polskiego nie jest hodowanie białoruskiego nacjonalizmu, nie jest dokarmianie szowinizmu na Ukrainie, czyli ale przeciwdziałanie tym negatywnym tendencjom. No przecież ta polityka, która jest dzisiaj robiona pod sztandarami Międzymorza, idei Międzymorza, odwoływania się do koncepcji Józefa Piłsudskiego, koncepcji federacyjnej, koncepcji prometeizmu, czyli próby jakichś marzeń, myślenia życzeniowego o podzieleniu Rosji wzdłuż szwów narodowościowych, że tak to ujmę, to jest polityka marzycielska, to jest polityka romantyczna, to jest polityka robienia sobie wrogów na wschodzie. No przecież to, co rząd w Warszawie robi po 9 sierpnia roku 2020, czyli po wyborach prezydenckich na Białorusi, próba wywołania tam kolorowej rewolucji jest absolutnie sprzeczna z polską racją stanu. To, co obserwowaliśmy w ubiegłym roku, czyli ta presja migracyjna ze strony Białorusi, to jest tak naprawdę pewne preludium do tych problemów, które możemy mieć, które prawdopodobnie niestety mieć będziemy, jeśli chodzi o eskalację napięcia w regionie, bo polityka, którą obecnie rząd w Warszawie robi, jest polityką wzmacniania napięcia, a nie łagodzenia. No jaki był cel niezapraszania Rosji na szczyt OBWE w Łodzi? Przecież jak możemy w ogóle mówić o jakimś traktacie bezpieczeństwa, czy w ogóle o systemie bezpieczeństwa w Europie dzisiaj bez Federacji Rosyjskiej? No bądźmy realistami. To jest mrzonka, to jest absolutnie mrzonka i uważam, że Polska zamiast pełnić rolę mediatora, rolę negocjatora, miejsca do negocjacji, dzisiaj podbija to napięcie w stosunkach międzynarodowych zupełnie niepotrzebnie. I to jeszcze nie tylko jeśli chodzi o politykę wschodnią, ale nawet politykę blisko wschodnią. Przecież w lutym 2019 roku Warszawa była miejscem konferencji antyirańskiej, na której to zresztą konferencji, w trakcie tej konferencji sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych oskarżył Polskę, że Polska nie wypełnia zapisów tutaj deklaracji konferencji terezińskiej, że Polska nie wypłaciła odszkodowania za tak zwane mienie bezspadkowe środowiskom żydowskim na świecie. Chodzi o tak zwaną ustawę 447 w amerykańskim kongresie. No, mamy do czynienia z absurdalną sytuacją, gdzie polski podatnik płaci ponad 2 miliony złotych na organizację konferencji będącej absolutnie sprzeczną z polską racją stanu, bo w naszym interesie nie jest zaostrzanie relacji z Iranem. Polska nie ma w tym żadnego interesu, wręcz odwrotnie. Polska powinna importować węglowodory z regionu Zatoki Perskiej, powinniśmy tutaj handlować także z Iranem. I mamy sytuację, w której tak naprawdę ten ścisły sojusz Polski ze Stanami Zjednoczonymi skutkuje tym, że Stany Zjednoczone, Departament Stanu wzmacnia zupełnie nieuzasadnione roszczenia środowisk żydowskich o tak zwane mienie bezspadkowe. No to jest aberracja, jeśli chodzi o polską dyplomację. Przejdziemy do pytań. Już jeszcze pan Paweł Rudnik zadawał pytania, ale wybaczę, że już na wszystkie nie odpowiemy, żeby dać szansę też widzom. I tu pan doktor wybrał kilka.
I na przykład pytanie pan Paweł KS. I teraz tak. Czy według pana doktora polska racja stanu powinna zakładać A. bierność, B. zgodę, C. pomoc Rosji w poszerzaniu jej strefy wpływów na Zachód, wasalizację Ukrainy i w perspektywie wywieranie presji na Bałtów i Polskę? Nie, żadna z tych odpowiedzi nie jest moim zdaniem zbieżna z polską racją stanu. Z polską racją stanu najbardziej zbieżna jest doktryna polityki wielowektorowej. Musimy sobie zdawać sprawę, że Rosja ma swoje interesy w Europie Środkowo-Wschodniej, tak jak mają interesy Niemcy, którzy mają koncepcję Mitteleuropy, Europy Środkowej, stworzenia, przekształcenia Europy Środkowo-Wschodniej w taki, można powiedzieć, hub dla Niemiec, czy właściwie można powiedzieć taką jedną wielką montownię dla gospodarki niemieckiej, gdzie Niemcy chciałyby wykorzystywać i tanią siłę roboczą, i produkcję, i pewne półprodukty tworzone tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej dla swojej gospodarki, a także mieć rynek zbytu dla swoich towarów, dla swoich technologii, także tych technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii. Cała koncepcja Energiewende, czyli tej transformacji energetycznej Niemiec, jest niczym innym jak próbą rozszerzenia wpływów politycznych czy też geopolitycznych Niemiec za pomocą instrumentów energetycznych, gospodarczych. W związku z tym Polska powinna prowadzić politykę racjonalną, politykę realistyczną, a zatem politykę wielowektorową. Powinniśmy równoważyć wpływy niemieckie i rosyjskie w naszej części Europy, rozwijając relacje na wielu płaszczyznach, na wielu wektorach. Prowadzić politykę bardzo, można powiedzieć, pogłębionej współpracy gospodarczej z Chińską Republiką Ludową, z Republiką Turecką, z Islamską Republiką Iranu. Powinniśmy rozwijać oczywiście koncepcję wakaryzmu, czyli koncepcję Polski tranzytowej jako wielkiego hubu gospodarczego na osi północ-południe, czyli nowy bursztynowy szlak i wschód-zachód, czyli nowy jedwabny szlak. To jest w interesie państwa polskiego. Ja nie mówię, przestańmy robić interesy ze Stanami Zjednoczonymi, nie wiem, odrzućmy technologię amerykańską, czy odrzućmy kapitał amerykański, no broń Boże, wręcz odwrotnie. Rozwijajmy relacje technologiczne, gospodarcze ze Stanami Zjednoczonymi. Rozwijajmy relacje gospodarcze z Niemcami, z Francją, z Włochami, z całą strefą Schengen, jak najbardziej. Natomiast jeżeli już mówimy o koncepcji państwa europejskiego, państwa federalnego, czyli tak naprawdę desuwerenizacji państw narodowych, podporządkowania naszej polityki zagranicznej interesom Niemiec na przykład, no to ja mówię stop. Stop, jestem za Polską suwerenną, za Polską niepodległą, sprzeciwiam się Europie Federalnej. I tak samo jeżeli mówimy o relacjach z Rosją. Róbmy interesy, kupujmy węglowodory, eksportujmy tam nasze towary, róbmy biznesy, tak samo z Białorusią, ale jeżeli mówimy o jakiejkolwiek formie integracji, jakiejkolwiek formie podporządkowywania polskiego interesu interesowi Moskwy, absolutnie nie, tutaj mówię stop. Dlatego to trzeba zrozumieć, że polityka wielowektorowa musi się opierać na wysokim poziomie kultury strategicznej i na bardzo sprawnej dyplomacji. Także na wysokim rozumieniu spraw geopolitycznych przez społeczeństwo. Tutaj mamy bardzo duże zapóźnienia. Nie będę wnikał w ich przyczyny, bo łatwo jest wszystko zrzucić na PRL, że w PRL-u było tak czy inaczej, ale przecież mamy 33 lata III Rzeczpospolitej. Pytanie, co przez ten czas zrobiono w zakresie kultury strategicznej? Moim zdaniem niewiele, jeśli chodzi o instytucje państwowe. Niestety większa część tego, można powiedzieć, uprawiania tego ogródka kultury strategicznej spadła na organizacje pozarządowe, bardzo często na uczelnie niepubliczne, na pojedynczych badaczy, intelektualistów. No, oczywiście wykorzystuje się teraz szeroko media społecznościowe, media streamingowe, które niewątpliwie ułatwiają szerzenie wiedzy, niesienie tego kaganka oświaty, czy tej pracy organicznej, nawiązując do okresu pozytywizmu, ale myślę, że tutaj jest sporo nadal do zrobienia. Mając sprawną dyplomację, suwerenne służby specjalne, które nie będą podporządkowane ani Moskwie, ani Waszyngtonowi, ani Berlinowi, czy Tel Awiwowi, jesteśmy w stanie naprawdę grać na wielu fortepianach, tworzyć politykę suwerenną, tworzyć politykę i tak naprawdę handlować, tworzyć z Polski mocarstwo gospodarcze, tworzyć wielki hub gospodarczy z państwa polskiego. I to jest moim zdaniem polska racja stanu. To jest, zaznaczył pan pytanie, szybuję trochę nazwisko i imię. Mateusz Piskorski, 2039. W swoich wypowiedziach wyraźnie podkreśla pan, że jest zwolennikiem zasady zero wrogów wśród sąsiadów. Pamiętam jednak pana wcześniejsze wystąpienia, w których wyraźnie podkreślał pan wrogie nastawienie Niemiec w stosunku do Polski.
Jak zatem realizować tę zasadę właśnie w stosunku do naszego zachodniego sąsiada, mając w perspektywie wyraźne naciski ze strony Berlina na federalizację Unii Europejskiej? No, odnoszę się do tej swojej wypowiedzi wcześniejszej. Gdybyśmy mieli dzisiaj zadać takie klasyczne pytanie polski, klasyczny dylemat polskiej geopolityki. Kto jest większym zagrożeniem, Niemcy czy Rosja? Bardzo często pada takie pytanie. Gdybym miał tutaj wskazywać, powiedzieć wprost, w tej matrycy... Tak jak Roman Dmowski? W tej matrycy powiedziałbym, że Niemcy. Powiedziałbym, że Niemcy, ponieważ Niemcy są państwem mającym wyższą kulturę, wyższą cywilizację, będącym bardziej atrakcyjny, na pewno bardziej atrakcyjny dla Polaków niż Rosja. Wiemy z historii, że Rosjanom nigdy nie udało się narzucić swojej cywilizacji, swojej kultury Polakom, natomiast nie, ta polityka germanizacyjna niemiecka była o wiele skuteczniejsza. Opieram się oczywiście na źródłach historycznych, na naszym doświadczeniu historycznym. Dzisiaj ta perspektywa desuwerenizacji państw narodowych, którą proponuje obecnie rządząca Niemcami koalicja, no od jesieni 2021 roku jest to SPD, FDP i Zieloni, gdzie w umowie koalicyjnej jest wprost zapisane, że celem polityki zagranicznej Niemiec jest federalizacja Unii Europejskiej, no czyli tak naprawdę desuwerenizacja państw narodowych, no to uważam, że to jest ogromne zagrożenie. Ale gdyby mi pani redaktor zadała pytanie bardziej ogólne, co jest dzisiaj największym zagrożeniem dla Polski, już nie w tej matrycy, w tym klasycznym dylemacie Niemcy czy Rosja, to odpowiedziałbym, odpowiadając na tak szeroko zadane pytanie, że największym zagrożeniem dla państwa polskiego, dla narodu polskiego jest desuwerenizacja kulturowa. Czyli to, o czym mówiliśmy w pierwszej części naszego spotkania, czyli podmycie, czy też próba usunięcia tych podwalin suwerenności kulturowej państwa polskiego, jaką jest cywilizacja łacińska. No i pytanie, skąd się to bierze? Skąd się bierze marksizm kulturowy? Skąd się bierze postmodernizm? Skąd się biorą te wątki transhumanistyczne, jeśli chodzi o pewną ideologię dzisiaj? Skąd jest atak na własność, na rodzinę, na płeć biologiczną itd., itd.? No to odpowiedź jest dosyć prosta. Te wątki, te wszystkie zagrożenia biorą się z, można powiedzieć, tych sił globalistycznych, których motorem napędowym są Stany Zjednoczone. Wiemy doskonale, że po roku 1945 Republika Federalna Niemiec bardzo mocno została zdominowana przez tę matrycę amerykańską. I tutaj się nie zgadzam z profesorem Konecznym, że Stany Zjednoczone to jest cywilizacja łacińska. Owszem, jeszcze w XIX wieku to była cywilizacja łacińska, ale ona bardzo mocno ewoluowała. W Stanach Zjednoczonych bardzo ogromną rolę odgrywają czynniki ponadnarodowe, czynniki globalistyczne. Jeśli przyjrzymy się takim organizacjom, takim funduszom inwestycyjnym, absolutnie ponadnarodowym, jak BlackRock, State Street, Vanguard, to są wielkie fundusze, które mają swoje udziały w Big Pharmie, w Big Techu, które kontrolują ogromne koncerny farmaceutyczne, ogromne firmy związane z wielkimi technologiami, które odgrywają ogromną rolę dzisiaj na świecie. I jeżeli przyjrzymy się wypowiedziom Klausa Schwaba, prezesa i założyciela Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, i wsłuchamy się w to, co Klaus Schwab mówi o czwartej rewolucji przemysłowej, o kapitalizmie interesariuszy, o wprowadzeniu obywatelstwa korporacyjnego, o potrzebie ograniczenia roli państw narodowych i zrzeczenia się pewnej części suwerenności na rzecz korporacji ponadnarodowych, o wyeliminowaniu tradycyjnego pieniądza na rzecz waluty wyłącznie cyfrowej, o technologiach biowszczepialnych, o pełnej kontroli nad społeczeństwem, no to widzimy, że to jest dzisiaj potężne zagrożenie dla państwa polskiego, dla narodu polskiego. I temu się należy dzisiaj przeciwstawiać, należy budować, odbudowywać właściwie cywilizację łacińską i no, resuwerenizować państwo polskie. Uważam, że jest ogromne tutaj pole do popisu i od czego należy zacząć, gdybym miał tak w skrócie powiedzieć, dosłownie jednym zdaniem, od stworzenia nowych służb specjalnych, ale nie w taki sposób, jak zrobił to pan Antoni Macierewicz i cała reszta, ale o wiele mądrzej, patrząc długofalowo, bo... To jeśli pan doktor pozwoli, ponieważ właśnie kolejne pytanie dotyczy właśnie tego i to jest pan Czuchajster. Jakie jest pana zdanie na temat Antoniego Macierewicza w kontekście niefachowej likwidacji WSI, jątrzenia w sprawie katastrofy smoleńskiej, unieważnienia przetargu na Karakale oraz wielu innych kwestii sugerujących, że pan Macierewicz jest co najmniej przydatnym idiotą służb rosyjskich. Pozdrawiam pana i panią redaktor. Na temat pana Antoniego Macierewicza mam jak najgorsze zdanie. Jeśli chodzi o swoje doświadczenie w relacjach z tym człowiekiem i jeśli chodzi o ocenę
polityki prowadzonej przez pana Macierewicza zarówno w Ministerstwie Obrony Narodowej, w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, jak i przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej. Warto powiedzieć o tym, że działalność trzech komisji, bo były trzy komisje, o czym się dzisiaj nie pamięta, była komisja weryfikacyjna, komisja likwidacyjna i komisja kwalifikacyjna, o której najmniej wiadomo i najmniej się w mediach pisało. Były robione absolutnie na kolanie, ta weryfikacja była zupełnie nieprzygotowana, natomiast sam przebieg prac, począwszy od libacji alkoholowych urządzanych na terenie byłych nadwiślańskich jednostek wojskowych, gdzie pracowała komisja weryfikacyjna, poprzez wpuszczanie na lewo i prawo różnych dziennikarzy, nazwijmy to prawicowych, ale to jest umowne określenie, poprzez szukanie czy weryfikacja do konkretnych tez poszczególnych ludzi, robienie weryfikacji czy kwalifikacji do nowych służb przez porucznika Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nie mającego zielonego pojęcia o wojsku, który nie odróżniał kompanii od kampanii, armaty od chałubicy. No, mówię troszeczkę oczywiście z przekąsem, ale to jest skala maksymalnego braku profesjonalizmu, maksymalnego braku merytoryki, zrobienia na polityczne zamówienie tej w cudzysłowie weryfikacji. I to jest fundamentalne pytanie. Proszę sobie wyobrazić, że jedna z prokuratorów w Warszawie, konkretnie jeden z wydziałów do spraw zwalczania przestępczości zorganizowanej, już po wygranej przez Platformę Obywatelską w wyborach, wszczął śledztwo w sprawie nieuprawnionego dostępu do informacji niejawnych, różnego rodzaju nieprawidłowości w pracy komisji weryfikacyjnej i w tego, co było wokół komisji weryfikacyjnej, czyli komisji likwidacyjnej, na czele której stał pan Sławomir Cęckiewicz, czy komisji kwalifikacyjnej, na czele której stał pan Andrzej Kowalski. I proszę sobie wyobrazić, że to zostało zawiesione pod dywan, że Platforma Obywatelska nie chciała drążyć tego, albo nie mogła drążyć tego tematu, tych wszystkich nieprawidłowości wokół likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Nie wiem, kto naciskał, mogę się tylko domyśleć, że sprawie, mówiąc bardzo kolokwialnym językiem, ukręcono łeb, ponieważ przyszedł rozkaz gdzieś z zagranicy, aby tego tematu po prostu nie drążyć. Samo zresztą tłumaczenie tego raportu na język rosyjski od razu, to też bardzo dziwna sytuacja. Niewątpliwie szereg decyzji, które podejmował pan Antoni Macierewicz jako minister obrony narodowej, w mojej ocenie są działaniami absolutnie sprzecznymi z polską racją stanu, ale co bardzo ciekawe, wystarczy w Polsce bardzo głośno mówić różne mieć wypowiedzi antyrosyjskie. Im głośniej ktoś krzyczy przeciwko Rosji, tym jest, można powiedzieć, pozycjonowany na większego patriotę i tym więcej mu uchodzi na sucho. Natomiast jeżeli przyjrzymy się nie słowom, nie tej warstwie werbalnej, bardzo mocno antyrosyjskiej w wypowiedziach pana Antoniego Macierewicza, ale konkretom, co konkretnie zrobił albo czego zaniechał, no to zobaczymy, że tutaj sporo z tego, no, sporą korzyść z tego mogły odnieść inne państwa, i to mówię najdelikatniej, jak tylko potrafię. Ale będzie skandal. Kolejne pytanie. Pan Mati Hautumanek 9285. Jaka jest pana ocena doktora Bartosiaka? Panowie są po kompletnie innych stronach barykady. Bartosiak jest prowojna, Sykulski jest anty. Kto ma rację? Myślę, że pan doktor Bartosiak poprzez swoją wizję, powiedziałbym, dominacji amerykańskiej na świecie, bardzo mocno dokonał takiej mocnej syntezy między polskim interesem narodowym a amerykańskim interesem narodowym, gdzie no, ja mam takie nieodparte wrażenie, czytając pracę, dzieła pana doktora Bartosiaka, słuchając jego wypowiedzi, jego współpracowników, także pana Marka Budzisza, no mam takie nieodparte wrażenie, że panowie ze Strategy and Future utożsamiają polski interes narodowy z amerykańskim interesem narodowym. Polską rację stanu z amerykańską racją stanu. No ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Ja jestem wielkim przeciwnikiem wojny, jestem i zawsze powtarzam, nie idźmy na tę wojnę, nie przyjmujmy roli zderzaka strategicznego. Nie dajmy się wepchnąć w tego nadjeżdżającego rosyjsko-białoruskiego tira.
Polska dzisiaj jest absolutnie nieprzygotowana do wojny. Nie ma systemu obrony cywilnej. Polska nie ma wystarczającej liczby schronów. Polska nie ma wystarczającej liczby wojsk pancernych, artylerii, systemu obrony powietrznej. Polska nie ma. Dzisiaj próba włączenia Wojska Polskiego do wojny na Ukrainie jest tak naprawdę przygotowywaniem hekatomby dla ludności cywilnej. Próba powtórki z Powstania Warszawskiego jest czymś, co możemy sobie najgorszego wyobrazić. Nie poświęcajmy życia młodych Polaków, młodych, starszych, kobiet, dzieci w imię jakiejś amerykańskiej wizji bycia hegemonem tam powiedzmy demoliberalnym. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam, z taką wizją i wielokrotnie temu dawałem wyraz. Jestem przeciwny jakiemukolwiek determinizmowi. Uważam, że nie ma czegoś takiego, że Polska jest zdeterminowana do wojny z Rosją. Skazana. Że Polska jest skazana na wojnę z Rosją, że swoją historią, czy geografią, czy jeszcze czymś innym. Absolutnie nie. Skoro mogliśmy się pojednać z Niemcami i prowadzić dzisiaj normalne relacje gospodarcze, tak możemy się jak najbardziej pojednać z Rosją. Wymaga to ogromnego wysiłku, przezwyciężenia bardzo wielu przeciwieństw, także tego podporządkowania polskich służb specjalnych służbom amerykańskim, ale uważam, że jest to możliwe. Trzeba wykonywać taką oddolną pracę uświadamiającą, edukacyjną, nie bać się pluralizmu poglądów. Trzeba dyskutować, warto rozmawiać, warto się wymieniać merytorycznymi argumentami. Natomiast na pewno trzeba być bardzo ostrożnym w sytuacji, kiedy ktoś mówi, że na coś jesteśmy skazani albo czegoś na pewno nie unikniemy. To troszeczkę przypomina takie budowanie sekty. Ja się obawiam takich ludzi, obawiam się takiego w ogóle myślenia sekciarskiego, że tylko ja mam rację i słuchajcie tylko mnie, albo jesteśmy z góry na coś skazani. Jest jakieś przeznaczenie i absolutnie przed tym nie uciekniemy. No nie, ja uważam, że ten czynnik wolicjonalny, czynnik woli ludzkiej jest czymś absolutnie nadrzędnym w tym zakresie i to od nas zależy, czy ta, w dużej mierze, czy ta wojna będzie, czy nie będzie, czy Wojsko Polskie trafi na Ukrainę, czy nie trafi. Pan Tomcio SP 9981, dlaczego nie odnosi się Pan do zbrodni wojennych popełnianych przez Rosjan? Dlaczego podkreśla trudną historię polsko-ukraińską, a w kontekście Rosji już tego nie robi, pomimo że wyrządziła nam o wiele więcej krzywd jako państwo? I jaka jest alternatywa wobec NATO i USA? Pytania padły już, wiem, że na Facebooku. Aha, dobrze, to jest pan, który... Tak, aha. I jeszcze tak serdecznie pozdrawiam, mimo że nie zgadzam się za bardzo z panem doktorem, ale z wielką chęcią obejrzę ten wywiad, bo nie wolno zamykać się w swoich bańkach. Również pozdrawiam, zgadzam się z tym, że najgorsze, co możemy zrobić, to zamknąć się w bańkach informacyjnych i żyć w świecie swojej sekty, że tak to ujmę, oczywiście w cudzysłowie. Dlaczego nie mówię o zbrodniach Rosjan? Mówię o zbrodniach Rosjan, mówię o zbrodniach komunistycznych, mówię o zbrodniach stalinowskich, mówię o zbrodniach caratu wielokrotnie. Być może oczywiście nie jest to tak mocno słyszalne jak publicystyka bieżąca, publicystyka międzynarodowa, która odnosi się do bieżących kwestii. Natomiast rzeczywiście unikam komentarzy dotyczących Buczy, Irpienia, wielu innych tych miejscowości wymienianych jednym tchem przez komentatorów, przez dziennikarzy, przez polityków, którzy mówią już wydali wyrok. Właściwie można odnieść wrażenie, że wyrok został wydany w mediach amerykańskich, w mediach polskich, w mediach brytyjskich i w mediach ukraińskich, że Rosjanie na pewno dokonali tych zbrodni. Dlaczego jestem taki zdystansowany wobec tego? Dlatego, że doskonale pamiętam całą sytuację, jako młody chłopak, jako 18-latek, bardzo mocno interesowałem się i wcześniej w ogóle w liceum bardzo mocno interesowałem się historią, polityką międzynarodową, pisałem maturę z historii i bardzo interesowałem się tą wojną w Jugosławii, tym bombardowaniem NATO. I pamiętam, jak wielkim pretekstem była zbrodnia w Raczaku. Wszyscy mówili o zbrodni w Raczaku, że Serbowie dokonali masakry ludności cywilnej, że serbska policja otoczyła wioskę i dokonała po prostu regularnych egzekucji. Z przyłożenia, z bliskiej odległości strzały w tył głowy były dokonywane. I co się okazało? Okazało się, że jeżeli chodzi o ludność cywilną, zginęło 5 osób. 3 kobiety, 1 chłopiec, 12-letni i starszy mężczyzna. Trudno mówić tutaj o jakiejś masowej zbrodni.
Jak się okazało później, jak co ustalili zresztą fińscy specjaliści, co podało, jak mówiliśmy zresztą w pierwszej części spotkania, podała to gazeta Berliner Zeitung, z fińskiej ekspertyzy wynikało, że nie było w ogóle żadnej zbrodni w tym zakresie. Nikt tam nie zginął od przyłożenia broni z bliskiej odległości. Co więcej, ci muzułmanie, bo to byli muzułmanie, którzy zginęli w tej wiosce, zostali pochowani głowami zwróconymi na wschód. Czyli tak jak... Zgodnie z obrządkiem, tak. Muzułmański obrządek, tak, tak. Obrządek. No trudno podejrzewać prawosławnych Serbów, którzy mieliby dokonać masakry z zimną krwią, że jeszcze dochowali muzułmańskiego obrządku pogrzebowego. No to jest absurd. Tam zginęli, jak to mówią Albańczycy, bojownicy UCK, czyli Armii Wyzwolenia Kosowa, a jak mówią Serbowie, terroryści, którzy chcieli oderwania prowincji od Jugosławii. To jest naturalne, że rząd w Belgradzie nie chciał, zwalczał separatystów w Kosowie. Możemy się oczywiście spierać, czy w takimi środkami powinien, czy nie doszło do przekroczenia uprawnień przez policję serbską. Prawdopodobnie doszło do przekroczenia uprawnień, ale nie doszło do zbrodni, do zbiorowej masakry. Natomiast media zachodnie, głównie media amerykańskie, ale także brytyjskie, francuskie, włoskie, bardzo mocno nagłaśniały, że doszło do ludobójstwa, że doszło do zbrodni, do masowej zbrodni. Rok później okazało się, że nie, że wiele spraw utajniono, że pod wpływem amerykańskich służb specjalnych utajniono. Dzisiaj, przy tej technologii informacyjnej, która jest, możliwość inscenizacji, no takiej, jaką zrobiła UCK w Raczaku, jest o wiele większa. Możliwość inscenizacji zbrodni. Ja nie mówię, że nie doszło do zbrodni. Jeżeli doszło, to należy absolutnie to potępić. Należy skazać tych Rosjan, którzy, jeżeli to Rosjanie zrobili, należy ich postawić przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze. I mówię to absolutnie z pełną świadomością. Wszystkich zbrodniarzy, czy po stronie rosyjskiej, czy po stronie ukraińskiej, bo wiemy, że Ukraińcy dokonują zbrodni na jeńcach wojennych. Jest cała masa różnych materiałów filmowych dostępna w mediach społecznościowych. Trzeba to oczywiście wszystko weryfikować, bo wiemy, czym jest dzisiaj deepfake. Wiemy, jak technologia komputerowa, jak sztuczna inteligencja jest w stanie zniekształcać rzeczywistość. To wszystko trzeba bardzo dokładnie zbadać. Natomiast bazując na doświadczeniu historycznym, bazując na zbrodni w Raczaku i wiedząc, jakie były skutki bardzo szybkiego wydania wyroku przez media i zbombardowania Belgradu i wielu innych miejscowości w Serbii, śmierci ponad 2000 cywilów, jestem bardzo ostrożny przed tym, ponieważ wiem, że dzisiaj establishmentowi ukraińskiemu bardzo, ale to bardzo zależy na tym, aby wciągnąć NATO, inne państwa do wojny pod byle pretekstem pokazania właśnie jakichś zbrodni rosyjskich, czy oskarżenia Rosjan o to, że rakieta spadła na Polskę. Widzieliśmy doskonale, przecież prezydent Zełenski do dziś się nie wycofał, do dziś, przepraszam, nie przeprosił za to, że ukraińska rakieta spadła na polską miejscowość i zabiła 2 osoby. Do dzisiaj nie ma przeprosin ze strony ukraińskiej, do dzisiaj nie ma mowy o żadnych odszkodowaniach ze strony ukraińskiej w tym zakresie. No tak nie można postępować. Moim zdaniem tutaj potrzebna jest bardzo daleko idąca powściągliwość. I jeżeli międzynarodowe śledztwo wykaże, że w Irpieniu, w Buczy, w innych miejscowościach doszło do zbrodni wojennych i dokonało tego wojsko rosyjskie, ci ludzie powinni, ci dowódcy i ci żołnierze, którzy dokonywali zbrodni, powinni absolutnie stanąć przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Pani Miglow, jak to jest działać wbrew racji stanu własnego państwa? No właśnie, to jest doskonałe pytanie i myślę, że warto je zadać funkcjonariuszom Agencji Wywiadu i funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tym, którzy dopuścili do złamania polskiej konstytucji, złamania polskiej racji stanu w latach 2003-2005. No niestety mamy do czynienia z sytuacją niewyobrażalną, sytuacją, gdzie młode, odrodzone państwo, ledwo które odzyskało suwerenność, doprowadza do sytuacji, w której absolutnie depcze prawo, depcze porządek międzynarodowy, dopuszcza do tortur na terenie państwa polskiego, dopuszcza do więzienia ludzi wbrew ich woli, wbrew postanowieniom sądu. Myślę, że świetnie obrazuje to film Essential Killing Jerzego Skolimowskiego. Polecam, pani redaktor, polecam państwu. Mamy do czynienia z niewyobrażalną sytuacją, w której za 15 milionów dolarów jest sprzedana polska racja stanu, jest sprzedana polska suwerenność, gdzie polscy żołnierze uczestniczą w amerykańskich awanturach w Iraku, w Afganistanie, zupełnie sprzecznie z polską racją stanu. Polska z tego absolutnie nic nie ma, gdzie polskie władze podpisują skandaliczną umowę 15 sierpnia 2020 roku, która o tak zwanej wzmocnionej współpracy obronnej
ze Stanami Zjednoczonymi, która tworzy strefy eksterytorialne na terytorium państwa polskiego, gdzie jurysdykcja polska nie ma pierwszeństwa nad jurysdykcją amerykańską, gdzie personel amerykański, także cywilny, może mieć broń palną, a Polacy mają bardzo ograniczone możliwości w tym zakresie i szereg innych przykładów. No niestety, to jest bardzo głębokie działanie przeciwko polskiej racji stanu, podobnie jak dzisiaj próba z głębokiej polaryzacji polskiego społeczeństwa. To, co jest robione po 10 kwietnia 2010 roku, po katastrofie smoleńskiej, bardzo głęboka polaryzacja polskiego społeczeństwa, non-stop dzielenie Polaków, już dzielenie narodu, próba zaszczuwania, próba to, o czym powiedzieliśmy w pierwszej części naszego spotkania, czyli próba wzmacniania przez instytucje publiczne hejtu w mediach społecznościowych, zaszczuwania intelektualistów, czy w ogóle innych ludzi myślących inaczej niż władza. To jest głęboko sprzeczne z polską racją stanu. Zarówno podeptanie konstytucji na początku XXI wieku, podporządkowanie polskich służbom amerykańskim, udział w wojnach napastniczych amerykańskich, które kosztowały setki tysięcy istnień ludzkich, szkolenie żołnierzy Arabii Saudyjskiej, którzy są odpowiedzialni, przecież wojsko Arabii Saudyjskiej jest odpowiedzialne za zbrodnie na ludności cywilnej w Jemenie, za zbrodnie na dziennikarzach i tak dalej, i tak dalej. Cały szereg absolutnie działań sprzecznych z polską racją stanu, podobnie jak robienie weryfikacji w USA, czy rozwiązywanie wojskowych służb informacyjnych zupełnie na kolanie, robienie tego w wielkim pośpiechu, absolutnie nieprofesjonalnie. To wszystko było sprzeczne z polską racją stanu. I żeby była pełna jasność, nie uważam, żeby wojskowe służby informacyjne to były anioły, żeby ci oficerowie, którzy tam służyli, wszyscy, jak jeden mąż, byli aniołami i byli absolutnie krystalicznie czyści. Absolutnie nie. W USI było wielkie bagno, było tam wiele nieprawidłowości, które należało osądzić. Natomiast wylano absolutnie dziecko z kąpielą i sposób, w jaki przeprowadzono likwidację, weryfikację czy kwalifikację, bo możemy tutaj używać tych trzech nazw, absolutnie był nieprofesjonalny i sprzeczny z polską racją stanu. Panie doktorze, pan ma świadomość, że to pytanie było zadane, że to właściwie tak, że to chodzi o pana, tak? Że to pan działa wbrew racji stanu własnego państwa. Każdy może mieć swoje. Ponieważ nie jest pan proukraiński, tak? Nie jestem proukraiński, nie jestem proamerykański, nie jestem prorosyjski ani proniemiecki, jestem propolski. Uważam, że Polska powinna, jeszcze raz podkreślam, prowadzić politykę wielowektorową, nie prorosyjską. Ja nie jestem zwolennikiem orientacji na Rosję. Żeby była pełna jasność, ja nie jestem zwolennikiem orientacji na Rosję, sojuszu z Rosją, czy nie mówię miłujmy się, kochajmy się z Rosjanami, to doskonale sobie zdaję sprawę, że w stosunkach międzynarodowych nie ma ani miłości, ani przyjaźni, są tylko i wyłącznie interesy. I te interesy powinny nam podpowiadać, prowadźmy politykę wielowektorową. I chyba ostatnie pytanie, bo rzeczywiście jest gęsto, pan bardzo wyczerpująco odpowiada, a tutaj też pan zaznaczył, i to jest pani Magda Grolik. Dlaczego wojna wciąż trwa? Dlaczego świat nie robi wystarczająco wiele, żeby to zakończyć? Trochę pan o tym mówił, ale jeszcze, żeby domknąć temat. Myślę, że ta sytuacja, w której Rosja rozpoczęła dziwną wojnę, czy rozpoczęła dziwną kampanię, bo możemy tak gdzieś podzielić, przyjąć taką cezurę, jeżeli chodzi o wojnę rosyjsko-ukraińską, która rozpoczęła się w roku 2014. Jej geneza jest znacznie głębsza, bo jeśli sobie przyjrzymy się chociażby pomarańczowej rewolucji, czyli rokowi 2004, no to już widzimy, że ta geneza jest naprawdę bardzo głęboka. Natomiast no, widzieliśmy, że przez 8 lat między rokiem 2014 a 2022 no, ta wojna była ograniczona do Donbasu. No i oczywiście do Krymu, jeżeli chodzi o aneksję, to referendum z 16 marca 2014 roku. Natomiast nowa kampania rozpoczęta przez Federację Rosyjską 24 lutego, nazywana w mojej ocenie błędnie wojną pełnoskalową, bo to jeszcze nie jest wojna pełnoskalowa. Proszę zobaczyć, że Rosjanie w wojnie pełnoskalowej generalnie naciera się stosunkiem sił co najmniej 2-1. Prowadzi się od razu mobilizację, pełną mobilizację bądź częściową. Od samego pierwszego dnia, czy od pierwszych minut tej wojny bombarduje się infrastrukturę cywilną, wojskową, systemy dowodzenia, kierowania państwem, ciepłownie, elektrociepłownie, elektrownie, mosty, przeprawy na Dnieprze powinny być zgodnie z klasyczną definicją wojny pełnoskalowej natychmiast w pierwszych godzinach wojny zbombardowane, zniszczone rakietowo. Rosja tego nie zrobiła. Rosja, można powiedzieć, celowo, świadomie przeciąga tę wojnę.
i również to, ta pomoc, która idzie z zachodu na Ukrainę, również jest dostarczana partiami. Proszę zobaczyć, jak niechętnie Niemcy udzielają pomocy militarnej, jak w sposób ograniczony Włosi, Francuzi to robią. Przecież zgodnie z Kilońskim Instytutem Gospodarki Światowej, Polska jest drugim co do wielkości, jeżeli chodzi o pomoc, państwem, czy może dostarcza drugą co do wielkości pomoc militarną Ukrainie na świecie, zaraz po Stanach Zjednoczonych. No to jest niewyobrażalne. Przecież ta sytuacja niestety jest bardzo na rękę i Stanom Zjednoczonym, i Federacji Rosyjskiej, i po części także Niemcom. Dlaczego? Mówiąc w największym skrócie, dlatego że przyspiesza to, co Klaus Schwab nazywa wielkim resetem. Przyspiesza. Tak jak COVID-19 bardzo mocno przyspieszył wprowadzenie waluty cyfrowej, wprowadzenie w ogóle pieniądza cyfrowego i zastąpienie tradycyjnych rozliczeń bankowych, większą kontrolę nad społeczeństwem, czyli przyspieszył cały proces nazywany w naukach społecznych sekurytyzacją, tak ta wojna na Ukrainie ma ogromne konsekwencje gospodarcze, energetyczne, migracyjne, żywnościowe. Ona dzisiaj powoduje pauperyzację społeczeństwa. Przede wszystkim pauperyzację, czyli biednienie, czy tak to określę, klasy średniej w Unii Europejskiej. Co z kolei daje o wiele większe pole manewru ponad narodowym korporacjom. Wprowadzenie chociażby tych paszportów mierzących, że tak powiem, ślad węglowy, zastąpienie tradycyjnych pieniędzy walutą cyfrową, jeszcze większe ograniczenie praw obywatelskich, jeszcze większa władza korporacji ponadnarodowych, to jest coś, co skutkuje, już skutkuje, jeśli chodzi o tę wojnę na Ukrainie. Więc ta wojna niewątpliwie jest bardzo korzystna dla globalnych korporacji. I to jest wniosek, który najczęściej się pojawia tutaj w rozmowach, nawet z różnych stron przychodzących gości. Ja pozwolę sobie przekazać, ponieważ nie na wszystkie pytania Pan odpowiedział, ale też może jakieś jeszcze Pana zainteresują i znajdzie Pan czas i miejsce, żeby u siebie w programie odpowiedzieć i jakoś naszych widzów jeszcze dopieścić, ci, którzy nie czują się do końca dopieszczeni. Bardzo Panu dziękuję za tę rozmowę. Czy Pan ma może poczucie, że powiedział Pan wszystko, co chciał Pan powiedzieć, czy jeszcze jakieś credo, coś tutaj? Credo? Mhm. Nie idźmy na tę wojnę. Mhm. Nie idźmy na tę wojnę. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję bardzo. A ja również dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję Wam za uwagę i czekam na komentarze, przemyślenia, tak może właśnie bez emocji, tylko tak trochę przyjrzeć się i posłuchać na chłodno. Ale tacy są tutaj nasi widzowie. Bardzo Wam jeszcze raz dziękuję. Chciałam powiedzieć, że 17 grudnia nagrywamy rozmowę z profesorem Góralczykiem. Pewno będzie głównie o Chinach, ale nie tylko. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję.